Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witamy na trzecim spotkaniu otwartym Środowiska Jedności Narodu, Polityki Polskiej. Jest nam bardzo miło, że Państwo przyszliście. Nie wszyscy w Polsce doceniają uwagę tego tematu. Wojna, zapaść demograficzna czy wojna demograficzna? Pytanie trochę prowokacyjne, ponieważ zapaść to jest coś, z czym niewątpliwie mamy do czynienia i wszyscy się zgadzają. Wszystkie środowiska, wszystkie orientacje polityczne. Natomiast nie wszyscy widzą w tej zapaści również to, że jest ona na skutek tego, co my nazywamy wojną demograficzną. Jest mi bardzo miło powitać redaktora Andrzeja Wronkę, który jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Polityki Polskiej. Redaktor Wronka jest jakby bardzo doświadczony na tej niwie prelegenckiej. Jego aktywność w zasadzie odnosi się do całej Polski. Oprócz spraw związanych z demografią, bardzo bliskie są mu również sprawy z socjotechniki, uzależnień od sekt. To jest też temat, który bardzo możliwe, że wróci również tutaj do naszej dyskusji. Drugi z prelegentów, pan poseł Jacek Żalek, dzwonił, że utknął w korku, ale dojedzie. Nie chcemy przedłużać, w związku z tym zaczynamy. Panie redaktorze, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, ja na początku również chciałbym podziękować za to, że Państwo znaleźli coś, czego ludziom w Polsce straszliwie dzisiaj brakuje, zresztą nie tylko w Polsce, i wbrew pozorom nie są to pieniądze, ale Państwo znaleźliście czas w tym zaganianym życiu i takżeście zorganizowali ten dzień, że tutaj jesteście. Jest to bardzo miłe, bo wtedy no, człowiek nie mówi tylko do kamery, co jest ważne, bo drugie życie to w internecie ma konferencja, też ważne, ale do żywego człowieka i tak jak tradycja naszych spotkań pokazuje, bardzo ważna ta druga część, kiedy również Państwo macie głos, refleksje, uwagi, dyskusje, doświadczenia. Ja pochodzę ze wschodu Polski, nieduża miejscowość Węgrów, 80 km na wschód od Warszawy. W Sielcach studiowałem teologię, od ponad 25 lat zajmuję się problemami obrony wiary katolickiej przed działalnością różnych sekt, błędnych ideologii, błędnych duchowości. Przed laty do tego natchnęli mnie Świadkowie Jehowy, którzy zapukali do moich drzwi. No i jakoś tak Pan Bóg pokierował, że to mnie zainteresowało. Kto tu kogo ma nauczać? Dlaczego ja ciągle mam mieć argument zamkniętych drzwi? Czy ja jako katolik mam argumenty za prawdziwością swojej wiary? Czy jej nie mam? No i to mnie zmusiło do szukania tych argumentów. No i dziś Świadkowie w całej Polsce żałują, że wtedy do mnie zapukali, co mnie bardzo cieszy. Niektórym udało się otworzyć serca, niektórym udało się otworzyć oczy, wrócili do świętej wiary. Ale kochani, od kilkunastu lat miałem okazję poznać na swoich ścieżkach życia różne osoby, które zainspirowały mnie również tematami społecznymi, narodowymi, również kwestią wojny informacyjnej, bardzo aktualny temat. A od ponad roku, dzięki temu, że tutaj organizatorzy, pan Romuald do mnie dotarli, gdzieśmy tam wyszukali, zaproponowali współpracę, mogę również na tej niwie miesięcznika Polityka Polska i tych debat wtorkowych dzielić się kilkoma przemyśleniami. Drodzy Państwo, temat w pewnym sensie fundamentalny, wojna demograficzna. Dlaczego? Ano dlatego, że cokolwiek innego będziemy mówili, na przykład polityka, na przykład gospodarka, na przykład szkolnictwo, na przykład służba zdrowia, na przykład wojsko, na przykład, i tu moglibyśmy wymieniać, to nie ma tych tematów, w ogóle nie ma sensu mówić o tych tematach, jeżeli nie ma fizycznego człowieka, prawda? No wtedy nie ma kogo leczyć, nie ma wojska, nie ma stowarzyszenia, nie ma partii. Stąd demografia mówi nam o czymś podstawowym w tym sensie, że mówi nam niejako o substancji, którą my się zajmujemy na przykład w procesie wychowania, leczenia i tak dalej. I rzecz jasna, no, nie ma tu czasu, żeby robić taki
wyprowadzenie pewnych myśli. Ja podam myśli końcowe, czego bardzo nie lubię, bo wtedy w dużej mierze skazuję słuchaczy na to, żeby wierzyli w te końcowe myśli, no bo słuchacz nie zna wyprowadzenia, ale zajęłoby to godziny. Być może jak będzie potrzeba kontynuacji, to będziemy do tego wracać. Otóż z wzoru pana profesora Mariana Mazura, bardzo prosty, genialny wzór, P równa się C razy A razy Ni. Moc układu autonomicznego, jeżeli społeczeństwo, naród przyjmiemy, że to jest jakiś układ autonomiczny, który steruje się we własnym interesie i może przeciwdziałać utracie, jeżeli na przykład obce państwo, obcy naród chce mu zabrać, to moc tego układu, już mówiąc tak trochę ogólnikowo, zależy od trzech czynników. Od ilości energomaterii w tym układzie, od jakości tej energomaterii, mówię na razie tak bardzo technicznie, i od współczynnika wydajności. Więc jeżeli jest nas więcej i jeżeli jakościowo pod względem informacyjnym i biologicznym jesteśmy sprawniejsi, no to wtedy mamy większą moc, czyli możemy dysponować mocą do własnego sterowania albo do wpływania na przykład na losy Europy, Unii Europejskiej itd. Im dysponujemy mniejszą mocą, tym łatwiej innym będzie nami sterować. Mówię sterować, to brzmi może tak niehumanistycznie, ale to jest bardzo precyzyjne stwierdzenie wyprowadzone w polskiej szkole cybernetycznej. Sterowanie, czyli wywieranie celowego wpływu na określone zjawiska. Ktoś ma jakiś plan. No i teraz, drodzy Państwo, co chciałbym uzmysłowić dzisiaj? Chciałbym Państwu uzmysłowić pewien dramat, który się już rozegrał i którego na razie zatrzymać się nie da. Skutki tylko tego dramatu w Polsce można zminimalizować. Tego dramatu jeszcze dzisiaj nie widać, bo ludzie często są nauczeni, często nas się uczy niestety, analizy tu i teraz. Brzydko powiem, tak jak zwierzę. U zwierzęcia jest tu i teraz. Nie ma perspektywy tygodnia, roku, wykreślania tendencji. Samo tu i teraz niewiele mi mówi. Wyprodukowano 300 tysięcy samochodów. No dobrze, ale ile wyprodukowano? Rok temu, dwa lata temu? Jakie są tendencje? Czy to jest rozwój, czy to jest regres? Skoro powiedzmy jest rozwój, aha, no to za ileś lat trzeba będzie więcej mieszkań, wyżowe roczniki będą wchodzić w pracę. Trzeba to państwo, tą Polskę inaczej planować, jeżeli będą niżej, inaczej. Więc demografia to nie jest problem roku, czy miesiąca, czy dwóch lat. Demografia to jest problem przynajmniej pół pokolenia, 15 lat, 25 lat, wykreślania tendencji strategicznych. No i teraz, drodzy Państwo, moja teza jest taka, że te procesy nie są procesami przypadkowymi, bezwładnościowymi. Od tak w tym roku, no jakoś coś ludzi natchnęło, więcej się dzieci urodziło. A tutaj spontanicznie, całkowicie przypadkowo natchnęło, mniej się urodziło. I udowodnię Państwu na podstawie z matematyczną precyzją, że to nie są rozkłady przypadkowe, tylko to są całe tendencje. Drodzy Państwo, żeby wystąpiła tendencja przez ileś lat się utrzymująca, wzrostowa albo niżowa, muszą być do odbiorców, w tym wypadku narodu polskiego, wysyłane bodźce. Te bodźce są dwojakiego rodzaju. Są w sferze informacyjnej, to są media, to są pewne wzorce, jakie się upowszechnia, powiedzmy chociażby w serialach, to jest cała sfera propagandy, stylu życia i bodźce energomaterialne. No, jest kwestia na przykład podwyżek cen jakichś produktów i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli są te bodźce systematycznie wysyłane na masową skalę, oczywiście średnio statystycznie, ludzie przestają rodzić dzieci, rodzą ich mniej. Są to bodźce takie antynatalistyczne, albo zaczyna się tych dzieci więcej rodzić. Drodzy Państwo, nam się mówi o przypadkach. Jeżeli ktoś mówi, że za tym ktoś stoi, prowadzona to jest spiskowa teoria dziejów. I tym nas się, że tak powiem, tak informacyjnie knebel nam się zakłada. A to, żeby już nie dyskutować, jak ktoś się tak zacietrzewia, słyszałem bardzo dobrą taką opowiastkę. Otóż jest chlewnia, w chlewni są świnki w zagrodzie. No i ta jedna świnka do drugiej świnki mówi: słuchaj, czy ty wiesz, dlaczego ci ludzie nas regularnie karmią?
dlaczego dają nam zastrzyki, żebyśmy nie chorowały. Oni chcą nas utuczyć, zabić i zjeść. A ta druga świnka, och, te twoje spiskowe teorie dziejów. I już nie ma dyskutantów. Drodzy Państwo, demografii nie puszcza się w samopas. Tego nie puszcza ani żadna, przynajmniej półmyśląca władza. Brzydko już powiem tubylcza, bo niestety naszą ojczyznę traktuje jako neokolonię, ale tym bardziej takiego 40-milionowego państwa, czyli również potencjału, nie puszczają ci, którzy no, mają takie aspiracje, żeby tutaj grać pierwsze skrzypce. I to się obserwuje i na to się wpływa. Za dużo Polaków? Trzeba to zmniejszyć. Oczywiście są to plany maltuzjańskie. Już nie będę się cofał do 1798 roku, czyli do tej pierwszego wydania książki pastora Malthusa, który no, nastraszył ludzi, że przyrost ludzi jest w postępie geometrycznym, czyli mnożenie, a przyrost żywności jest w postępie arytmetycznym, czyli dodawanie. Czyli za szybko ludzie przyrastają, bo niedługo będzie głód i nie będzie można go wyżywić. Oczywiście żadnych dowodów na to w swoim dziele nie podał. Z tym były polemiki i dzisiaj są polemiki ekonomistów. Jedną z zapomnianych polemik jest, niestety zapomniany, a muszę wspomnieć o tym człowieku, pan Walenty Majdański, o zgrozo, nieznany nawet w wielu kręgach katolicko-narodowych. Człowiek, który był, no nie chcę powiedzieć doradcą, bo to był więcej niż doradcą prymasa Wyszyńskiego w sprawach demograficznych, jeszcze przed wojną publikował, po wojnie publikował. Planowanie zaludnienia to jest takie wznowienie jego książki przez Instytut w Łomiankach. I on tutaj się w dużej mierze również rozprawia z tymi neomaltuzjańskimi fobiami przeludniowymi. I kiedy przyszedł czas II wojny światowej, już tutaj przeskoczę, Rzesza Niemiecka, która zajęła tereny Rzeczypospolitej, no oczywiście specjaliści niemieccy, a trzeba tu mówić naprawdę o wysokiej klasy specjalistach, nie tylko najlepszych na świecie specjalistach w dziedzinie techniki, silniki odrzutowe, cały przemysł zbrojeniowy, fizycy, Einstein na przykład, prawda, Prusy, ale również w tych medycyna, ale również, kochani, w tych działach planowania zaludnienia. Ci specjaliści wiedzieli, że z tą masą, a Polska przed wojną miała porównywalną ilość mieszkańców, ponad 30 milionów, z tą masą jakoś trzeba opanować. No nie da się w rok czy dwa 36 milionów ludzi wymordować. Dlatego specjaliści niemieccy dla władz okupacyjnych przygotowali bardzo precyzyjny plan. Co robić? Jak działać na tubylcach, Żydach, Polakach i tak dalej, żeby tu przyrost naturalny dzieci było jak najmniej, a co robić w Rzeszy, żeby było jak najwięcej. Kochani, jako że są to materiały tylko wzmiankowane, a obszernie przez nikogo praktycznie nie cytowane, ja Państwu zacytuję, bo to są perełki. Druga rzecz, w 1941 dokument jest z 1939 roku, drugi z 1942 przed specjalistami niemieckimi postawił nowe zadania. Tam plan opanowania demograficznego narodów, ale nie poprzez prymitywne wymordowanie, sięgał aż po narody Kaukazu. No, Niemcy planowali, że tam będą na długie lata. Druga rzecz, no te miliony hektarów ktoś musiał w międzyczasie obrabiać, dopóki Niemców nie będzie tyle, żeby byli w stanie zasiedlić. I teraz, drodzy Państwo, trzeba nam w tych cytatach uchwycić dwie rzeczy. Zawsze mam prośbę. Pierwsza rzecz, żeby Państwo zobaczyli, jak precyzyjny jest to plan. No, można powiedzieć, majstersztyk niemiecki. A druga rzecz, sprawdzać, oczywiście czasy się zmieniają, więc pewna adaptacja, ile procent plus minus z tego precyzyjnego niemieckiego planu wyludnienia Słowian jest realizowane w latach 90. czy 2000. w naszej ojczyźnie. Nie uprzedzajmy faktów. Dokument pierwszy z 25 listopada 1939 roku. Wszystko to Państwo macie w numerze 3, 4 z tamtego roku Polityki Polskiej.
zatytułowany Sprawa traktowania ludności byłych polskich obozów z rasowo-politycznego punktu widzenia, opracowany przez na zlecenie Urzędu do Spraw Rasowo-Politycznych NSDAP autorstwa doktora Wecela, kierownika tego urzędu, i doktora Gerarda Hechta, kierownika oddziału dla Volksdeutschów i mniejszości w powyższym urzędzie. Cytuję. Opieka lekarska z naszej strony ma się ograniczyć wyłącznie do zapobieżenia przenoszenia chorób zakaźnych na teren Rzeszy. Wszystkie środki, które służą ograniczaniu rozrodczości, powinny być tolerowane albo popierane. Spędzanie płodu musi być na pozostałym obszarze Polski niekaralne. Środki służące spędzaniu płodu i środki zapobiegawcze mogą być w każdej formie publicznie oferowane, przy czym nie może to pociągać za sobą jakichkolwiek policyjnych konsekwencji. Homoseksualizm należy uznać za niekaralny. Przeciwko instytucjom i osobom, które się zawodowo trudnią spędzaniem płodu, nie powinno być wszczynane policyjne dochodzenie. No, drodzy Państwo, przypominamy sobie, dwie gęsi czy kaczki gdzieś tam były zakażone, od razu się znalazły pieniądze, maty ochronne, wybicia całych stad, aby na teren Rzeszy nie przynosić chorób zakaźnych. A jak wygląda służba zdrowia w 10 czy w 20 innych punktach? No wygląda tak, że Państwo płacicie ZUS-y 25 lat czy 35 lat, a jak przyjdzie Wam zrobić operację zaćmy i obdzwonicie 5 szpitali w Warszawie, to najbliższy termin jest za 20 miesięcy. Tak ma się szczęście. No to trzeba robić prywatnie. Prawda? Więc ja już tu nie poruszam kwestii eutanazji w białych rękawiczkach, badań się nie zrobi, karetka nie dojeżdżyły i tak dalej, i tak dalej. Ale no, to można powiedzieć, to jest wszystko chore. Ale moi drodzy, przychodzi ten 42 rok, wtedy już nie tylko o Polakach trzeba myśleć, ale trzeba myśleć o no, tych ogromnych połaciach, gdzie ci Słowianie zaludniają te ziemie. Co z nimi robić? Drugi dokument, jak wspomniałem, pochodzi z 42 roku. Doktor znany już nam Erhard Wecel. Czytamy. Powinno być oczywiste, że polskiej kwestii nie można rozwiązać w ten sposób, że zlikwiduje się Polaków podobnie jak Żydów. Tego rodzaju rozwiązania kwestii polskiej obciążyłoby naród niemiecki na daleką przyszłość i odebrałoby nam wszędzie sympatię, zwłaszcza, że inne sąsiednie narody musiałyby się liczyć z możliwością, iż w odpowiednim czasie potraktowane zostaną podobnie. Moim zdaniem musi zostać znaleziony taki sposób rozwiązania kwestii polskiej, ażeby wyżej wskazane polityczne niebezpieczeństwa zostały sprowadzone do możliwie najmniejszych rozmiarów. I dalej. Celem niemieckiej polityki ludnościowej na rosyjskim terenie będzie musiało być sprowadzenie liczby urodzin do poziomu leżącego poniżej liczby niemieckiej. To samo zresztą powinno odnosić się także do szczególnie płodnej ludności kaukaskiego terenu, a później częściowo także do Ukrainy. Na razie leży w naszym interesie powiększenie liczby Ukraińców jako przeciwwagi w stosunku do Rosjan. Nie powinno to jednak doprowadzić do tego, żeby Ukraińcy zajęli później miejsce Rosjan. Aby doprowadzić na wschodnich terenach do znośnego dla nas rozmnażania się ludności, jest nagląco konieczne zaniechanie na wschodzie tych wszystkich środków, które zastosowaliśmy w Rzeszy celem podwyższenia liczby urodzin. Na terenach tych musimy świadomie prowadzić negatywną politykę ludnościową poprzez środki propagandowe, a w szczególności przez prasę, radio, kino, ulotki, krótkie broszury, odczyty uświadamiające itp. Należy stale wpajać ludności myśl, jak szkodliwą rzeczą jest posiadanie wielu dzieci. Powinno się wskazywać koszty, jakie dzieci powodują, na to, co można by zdobyć dla siebie za te wydatki. Można wskazywać na wielkie niebezpieczeństwa dla zdrowia, które mogą grozić kobiecie przy porodzie. Obok tej propagandy powinna być prowadzona na wielką skalę propaganda środków zapobiegawczych. Dziś byśmy powiedzieli antykoncepcyjnych czy wczesnoporonnych. Przemysł produkujący tego rodzaju środki musi zostać specjalnie stworzony. Nie może być karalne zachwalanie i rozpowszechnianie środków zapobiegawczych, ani też spędzania płodu. Należy też w pełni popierać powstawanie zakładów dla spędzania płodu. Można wykształcić na przykład akuszerki lub felczerki w robieniu sztucznych poronień. Im bardziej fachowo będą przeprowadzane poronienia, tym większego zaufania nabierze do nich ludność. Rozumie się samo przeście, że i lekarz musi być upoważniony do robienia tych zabiegów, przy czym nie może tu wchodzić w rachubę uchybienia zawodowej lekarskiej godności.
Uchybienie. Należy również propagować dobrowolną sterylizację. Nie powinno się zwalczać śmiertelności niemowląt. Nie może mieć miejsca również uświadamianie matek w zakresie pielęgnacji niemowląt i chorób zakaźnych. Trzeba się starać o to, aby wykształcenie rosyjskich lekarzy w tych dziedzinach wiedzy było możliwie jak najmniejsze. Nie można popierać domów dziecka i tym podobnych instytucji. Nam, Niemcom, chodzi tylko o to, ażeby naród rosyjski osłabić do tego stopnia, aby nigdy nie był on w stanie zagrażać niemieckiemu przewodnictwu na europejskim terenie. Do tego celu przybliżają nas wyżej wskazane drogi. Należy pamiętać również o tym, że stłoczenie ludności w miastach fabrycznych jest niewątpliwie najodpowiedniejszym środkiem ograniczenia rozmnażania się ludności. Powyżej omawiana propaganda i uświadamianie da się bowiem w miastach o wiele bardziej przeprowadzić niż na wsi, zwłaszcza gdy chodzi o rozległe przestrzenie wschodu. Koniec cytatu. Kochani, obszerne cytaty, bo to jest materiał źródłowy. Materiał źródłowy, który jest zawarty, polecam Państwu szperanie w internecie, w zeszytach oświęcimskich, numer 2 z 1958 roku. I tam są przysięgłe tłumaczenia SS Brygadegführera Karla Klauberga o generalnym planie wschodnim. Kompletnie nieznany numer w pewnej zacnej katolickiej bibliotece, jak mnie doszły słuchy, moi ludzie z WSI, z wronkowych służb informacyjnych, żeby była jasność. Mówią, panie Andrzeju, te wykłady, pan tu miał o demografii, myśmy poszli do biblioteki, jest, to niedaleko Krakowa, zresztą ta uczelnia, jest 58 rocznik. Wszystkie numery są, po drugiego nie ma. To myślę, mam Niemcy korpołownie wyremontowali, to dlaczego ten numer ma być? Drodzy Państwo, gdyby to była tylko historia, coś nieaktualnego, nie, to by nie przeszkadzało. Proszę zwrócić uwagę, aborcja, antykoncepcja, homoseksualizm, plus, jeżeli jeszcze Państwo doczytacie literaturę fachową, zakaz zawierania związków małżeńskich przez kobietę do 24 roku życia, przez mężczyznę do 28 roku życia, całkowity natomiast zakaz przez Polaków zawierania małżeństw, którzy zostali wywiezieni na roboty do Rzeszy. Proszę zwrócić uwagę, koniec 30 lat, jaka tam jest precyzja, do 24 roku życia, jak dziś wiadomo, że wiekiem najbardziej odpowiednim do posiadania pierwszego dziecka przez kobietę jest wiek do 24 roku życia. Ograniczenie zasiłków, które Niemcy na terenach okupowanych wypłacali, plus demoralizacja, chociażby przez prasę. Ukazywała się prasa tak zwana gadzinowa dla tubylców, to nie dla Niemców, tłumaczona legalnie na język polski, zresztą podziemie z tym walczyło, która miała demoralizować. Weźcie Państwo sobie dzisiaj to, co czytają Wasze dzieci i wnuki w młodszym wieku. Bravo Girl, Popcorn, znaczy Popcorn, nie Popcorn, tylko czasopismo Popcorn. Wszystko wydawcy niemieccy, zresztą 96% kolorowej prasy. W Ciechanowie Bauer ma swoją drukarnię, żeby u tubylców już nie drukować. I zobaczcie, jaka tam jest treść. To jest treść, która, no, najdelikatniej mówiąc, programuje młodego człowieka do takiego ograniczonej witalności, a dosadniej mówić do łajdactwa, w przeróżnej formie. W przeróżnej formie. To gdzieś w tych łepetynach zostaje. To gdzieś potem się uzewnętrznia. No ale dobrze, ktoś by mógł powiedzieć, proszę pana, no to druga wojna światowa, no mamy te dokumenty ze Rzeszy Święcimskiej, no ale to historia, to historia. Otóż, drodzy Państwo, po II wojnie światowej, mówię o największych globalistycznych, światowych koncernach, które zajmują się programowaniem tych stosunków ludnościowych, wcale nie stracili z oczu w tych rozważaniach globalistycznych Polski. I otóż mamy taki dokument, no, przede wszystkim taką organizację jak Klub Rzymski. Klub Rzymski to jest organizacja, która, no, ma światowy zasięg, to nie jest jakieś tam lokalne, narodowe czy ponadnarodowe. I w tym Klubie Rzymskim opracowano raport, koniec lat 60. granice wzrostu. I w kulturze, ale nie paryskiej, tylko tej polskiej, z 12 stycznia 1975 roku ukazał się wywiad nie z kim innym, tylko z pierwszej gwiazdy wielkością, że tak powiem, z tego Klubu Rzymskiego, z samym profesorem Madousem. Nie wiem, czy dobrze wypowiadam nazwisko.
Dennis Meadows, doradca i przy prezydentach Stanów Zjednoczonych, profesor, działa i w XXI wieku. Wywiad przeprowadził pan Andrzej Bonarski. I tam w pewnym momencie jest pytanie o Polskę. No dobrze, granice wzrostu, ten raport mówi, że prawda, najkrócej mówiąc, światu grozi przeludnienie, bo jest za mało bogactw, a za szybko przemysł się rozwija, trzeba ograniczyć populację. A co z Polską? No i profesor Meadows mówi, wolałbym nie odpowiedzieć wprost, ale według mnie widzę takie dwa problemy. Jakie problemy? Przypomnę, mówimy o już latach 70. w Polsce. Jakie problemy? Przede wszystkim macie za duży przyrost naturalny i pada tam expressis verbi. 15 milionów Polaków byłoby taką liczbą optymalną. Wielu katolickich publicystów mówi, że tam gdzieś jakieś gremia masonerii, że 15 czy ileś milionów, no ale gdzie oni mają źródło na to, kochani? Więc to też warto sobie tam do tych przypisów sięgnąć, skąd Wronka w tym artykule wie, że te 15 milionów. Sam profesor Meadows o tym powiedział. No ale kochani, to 70. lata. Później te kluby, które obecnie dzisiaj działają, WWF na przykład i ich różne krajowe takie odgałęzienia, wprost mówią, że pojemność Polski oceniają między 13 a 18 milionów Polaków. No i tą politykę się robi. Jak ją się robi? W procesie sterowania robi ją się, no nie można powiedzieć, nie możecie rodzić dzieci. Znaczy, można na administrację wprowadzić kary, za drugie dziecko kary, prawda? Chiny w 70. latach się na to złapały, ale już odchodzą od tej polityki. Ale można to robić sterowaniem pośrednim. Wprowadzać właśnie takie modele, taką sytuację fiskalną, gospodarczą, styl życia, styl studiowania, kredytowania, to, żeby młodym ludziom oddalać tą chwilę posiadania pierwszego dziecka, bo potem prawdopodobieństwo, że będzie miało dwoje, troje, statystycznie spada. No i jak to wyglądało w Polsce? Tak szybko chciałbym Państwu powiedzieć. 46-2014 w tych latach. Za 2015 nie mamy jeszcze danych demograficznych. Wyglądało bardzo różnie. Były szczyty i były tendencje spadkowe i odwracania tendencji spadkowych. Gdzie dzisiaj jesteśmy? Choć przyznam się, że boję się wniosków, wnioski są bardzo nieapetyczne. Bo Państwo zobaczycie, że trzecia RP już w 80. latach została wprowadzona na drogę cmentarną, krzywą cmentarną. I konsekwentnie od 30 lat tą drogą podążamy. No, dlatego ja bym tu może miał pretensje do pana Wałęsy. Panie komunę, że się obalił, ale na cmentarz idziemy. No to coś tu, to chyba nie o to nam chodziło. Bo że jesteśmy parobkami u obcego kapitału, to już wiemy, który nas drenuje, ale no, że za chwilę może nas nie być, przynajmniej na tych ziemiach. Kochani, jeszcze PRL i trzecią RP zobaczmy na tle Polski międzywojennej. To jest tabelka, szczególnie ta pogrubiona część, ilość urodzin. To był niesamowity fenomen, on już nigdy nie został powtórzony. W okresie międzywojennym, oczywiście po pierwszej wojnie, jest tak zwana kompensacja demograficzna. Wojna się skończyła, mamy ojczyznę. Rodziło się około, rok w rok, około miliona Polaków. Oczywiście śmiertelność dzieci była większa. Do wieku rozrodczego dziewczynek dużo mniej dożywało. Ale już w 30 latach ta śmiertelność się zmniejszała i oświata, i powiedzmy te placówki medyczne się rozwijały. W kilku latach nawet Państwo widzicie, że ponad milion Polaków się urodziło. No, młodzi kiedyś mówili, to szok w trampkach. No, a w III Rzeszy co nie mieli danych statystycznych? Dane statystyczne są jawne na cały świat. Urządy statystyczne podają. No dobrze, tak my jeszcze poczekamy 5, 10, 15 lat, to iluż tych Polaków będzie, a pamiętamy 30 lata, rozwój gospodarczy również. Okres okupacji, drodzy Państwo, jeszcze pierwsze dwa lata dane dla Generalnej Guberni. Mieliśmy dodatni przyrost naturalny, około, no, tam ponad nawet kilka promil było. W 1941 roku jeszcze, był dodatni. Wiadomo, ludzie się spodziewali, z zachodu przyjdzie z wiosną ofensywa, sama ciąża trwa 9 miesięcy. Ale już w 1942-1943 roku przyrost był
ujemny. No to nas nie dziwi z tego względu, że już cała machina wyniszczająca i mordowanie bezpośrednie, no i ludzie, którzy powiedzmy, no warunki nie sprzyjały posiadaniu wielu dzieci, decydowania się w tamtym czasie na dziecko. No niemniej jednak sam początek jeszcze był na plus. Moi drodzy, kilka parametrów tutaj pokażę tak szybciutko. Najprostszy parametr, ilość urodzeń. Ilość urodzeń żywych. No dziś ilość urodzeń żywych to jest prawie ta sama liczba. Kiedyś to miało, były te rozbieżności. Wyraźnie tu widzimy pewne tendencje. Pierwsza ta górka, prawie 800 tysięcy, wzrost kompensacyjny po II wojnie światowej. I proszę zwrócić uwagę, że on się ustabilizował. To nie jest tylko pik, to jest przez parę lat. Przychodzi odwilż, będę mówił już arcyskrótowo, Zachód i Związek Radziecki, Sojuz przekonał, no, że my byliśmy tutaj mocno zależni, to i u nas też, że no, taki rozwój będzie katastrofą dla waszego państwa, a w ogóle to jest dowód, że wy chcecie Zachód zalać, prawda, tymi socjalistycznymi dzieciami, więc tu trzeba taki gest dobrej woli pokazać, że tego będzie mniej. No już tak tutaj profanuje. No tak oni nas chyba traktowali. No i kochani, w 1956 roku wprowadzono w Polsce ustawę aborcyjną, dodajmy, no ustawa aborcyjna i dzisiaj istnieje, aborcyjną na totalne życzenie. Na totalne życzenie. Co to znaczy totalne życzenie? Co prawda w kodeksie były tam ograniczenia, ale był jeden zapis, że kobieta ze względu na trudną sytuację, jeżeli uzna swoją sytuację za trudną, nikt jej nie ma prawa odmówić aborcji, czyli zabicia jej dziecka po naszemu. No i moi drodzy, to zaczęło niestety zbierać swoje żniwo. To zaczęło zbierać swoje żniwo. Zresztą cała wtedy propaganda państwowa była antynatalistyczna. Rządy później towarzysza Wiesława przekonano, że za dużo dzieci to jest katastrofa dla państwa. Zresztą za dużo koni to też, bo zjadają za dużo owsa, który pochłania drogocenne dewizy i tym podobnie. Również środowiska katolickie, które próbowały powiedzmy no, tych działań takich prorodzinnych, to było, no mówiąc trywialnie, tępione. Z danych GUS-u wynika, że wówczas ta dzietność zaczęła spadać o 200-300 tysięcy dzieci rocznie. Dziś są różne szacunki, ile było mordowanych dzieci w tamtym czasie w ciągu roku. Jedni mówią 700 tysięcy, inni mówią 70 tysięcy. No jeżeli przyjąć tę różnicę, to w granicach 200-300 tysięcy. Kochani, 10 lat to jest 2-3 miliony Polaków. Wybito, to trzeba mieć tę świadomość. Do 1970 roku. W 1970 roku przyszło to nowe, po tym zmęczonym starym, no i po tych dramatycznych, prowokacyjnych wydarzeniach grudnia 70 roku, nowa ekipa przychodzi, no i zaczyna się, kochani, rozwój gospodarczy. Do ludzi zaczynają docierać bodźce informacyjne i energomaterialne, że posiadanie dzieci to żaden strach. Coraz więcej mieszkań, buduje się coraz więcej dróg, buduje, przemysł się rozrasta i nowe zakłady powstają, ogromne zakłady, z których trzecia RP czerpie do dziś. Wieś odżywa. W 1974 roku wprowadzono ustawę o ubezpieczeniu rolników. Wcześniej rolnicy żadnego ubezpieczenia nie mieli. Ustawa o KRUS to właśnie tamten rok. Zagierka zniesiono kontyngenty obowiązkowe, przymusowe. Potem przysłowiowe kredyty rolnicy spłacili za cenę koszyka jajek, jak to niektórzy mówili. Dokładnie odwrotnie, jak było w 90 roku, za czasów pana profesora Balcerowicza. Kochani, dochodzą sygnały informacyjne, na przykład przestano tępić działania pronatalistyczne. W oficjalnych cenzurach przepuszcza książki, w których mówi się i cytuje się te plany. W Cybernetyce Kultury docenta Koseckiego, wydanej w 1974 roku, jest cały ten cytat, który wam tutaj zacytowałem. Przecież każda książka musiała przejść przez wydział cenzury. Zaczyna działać Kościół przy kardynale Wyszyńskim. Nie, że Kościół zaczął wtedy mówić, że aborcja jest złem, bo to zawsze mówił. Ale kochani, poradnie życia rodzinnego.
Wielu lekarzy zaczyna działać, jak profesor Fijałkowski świętej pamięci, którego trzeba tutaj wspomnieć. Pan Walenty Majdański, który w 72 roku zmarł. Powstają przeróżne środowiska, również te takie półjawne, pół nielegalne. Na przykład pewne stowarzyszenie, ale nie KOR, zebrało w 70-tych latach 12 tysięcy podpisów do władz PRL-u o zniesieniu ustawy aborcyjnej. Zwrócili się również do pana Jacka Kuronia z prośbą, żeby KOR też się włączył w zbieranie tych podpisów. No to delikatnie mówiąc, pan Jacek Kuroń ich wyśmiał. Wiem to z publicznej relacji pana mecenasa Barańskiego, który do niego osobiście dzwonił i mówił to na konferencji IPN-u w Galerii Porczyńskiej, więc to żadne tajnoty nie są. Moi drodzy, idą bodźce. I proszę zwrócić na ten wykres uwagę, od 70 roku do 83, to jest tak ogólnie, ten drugi szczyt jest w 83 roku, to jest ta siła jeszcze bezwładności, idzie odwrócenie tendencji demograficznej. Nie jest tylko jeden rocznik, to jest stałe odwrócenie tendencji demograficznej. Wtedy profesor Madaus udziela wywiadu w 75 roku. Macie za duży przyrost naturalny, oni to obserwują. No już było dobrze, coraz mniej tych Polaków, a tu jeden rok, drugi rok, trzeci rok, czwarty rok, piąty rok, rodzi się coraz więcej. Druga górka, 723 600 dzieci, 83 rok. No, tacy nieufni mówią, że to zasługa stanu wojennego i tego, że nie było prądu wieczorami. Trzeci stopień zasilania. No być może, faktycznie małżonkowie wtedy nie było co oglądać. No już ciemno się robi na jesieni, w grudniu. Zaczęli się zajmować wypełnieniem powinności małżeńskich. A nie wiem, jak Miłość, by jak Browuś. No nie wiem, co tam kto jeszcze lubi. I tym podobnie. Kochani, dlaczego po 83 roku w dół znów to poszło? A, bo zostały inne bodźce do ludzi wysyłane. Stan wojenny 81 rok, ale to już jest końcówka, grudzień, tak? Ale dwa miesiące później, koniec stycznia, grudzień, styczeń, początek lutego, koniec stycznia, pan już dochodzi pierwsze skrzypce, zaczyna grać pan Rakowski. No i formalnie pełnia władzy, miał ją generał Jaruzelski, ale głową, która tym sterowała, był towarzysz Rakowski. I, no ja nie pamiętam, bo ja byłem brzdońc wtedy, mnie to nie obchodziło, bo to rodzice stali w kolejkach. Drastyczne podwyżki cen mleka, żywności, mięsa. Niektórzy się śmiali, no dobrze, ale ceny lokomotyw wtedy spadły. No ale z demograficznego punktu widzenia i mało tego, ta tendencja się utrzymuje miesiące, miesiące, tygodnie, miesiące, lata. Potem już w 80-tych latach ogromny rozrost również inflacji, która jeszcze przyspieszyła po 89 roku, długi czas do ludzi docierają bodźce antynatalistyczne. Oczywiście, no, rzecz jasna, skracam, przyczyn jest wiele, ale te są bardzo ważne. Proszę zwrócić uwagę, trwały spadek. Trwały spadek, no i dziś żeśmy się ustabilizowali, 350-420 tysięcy. Do 89 roku nigdy nie urodziło się mniej jak 500 tysięcy dzieci. Po 89 można z małym zastrzeżeniem powiedzieć, nigdy się nie urodziło więcej jak 500. Pierwsze lata tam 90, siłą jeszcze bezwładności spadkowej, ale było powyżej. Następny parametr, dzietność kobiet w wybranych latach. Kochani, o co tu chodzi? Jeżeli dzietność na kobietę przypada ponad 2, 2,1, 2,15, jest to tak zwana prosta zastępowalność kobiet. Teoretycznie wystarczyłoby, żeby dwoje dzieci przypadało, ale przecież nie każdy będzie miał dzieci, są celibatariusze, są, moi drodzy, ci, którzy umrą dochodząc, czyli musi być trochę ponad dwójkę dzieci, żeby społeczeństwo nie wymierało, nie rozwija się, ale nie wymiera. Przyjmuje się, że w tych warunkach to jest około, przy małej śmiertelności dzieci, 2,1. Więc proszę zwrócić uwagę, niebieska linia to jest wypośrodkowana linia, ponieważ GUS jeszcze podaje dane dla miast i dla wiosek. Dla miast już, miasta dużo wcześniej zeszły poniżej 2,1, ale średnia wychodziła, proszę zwrócić uwagę, nomen omen, dokładnie w 1989 roku zaczęliśmy wybierać. Biorąc pod uwagę, ten parlament zastrzegał. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest dzisiaj dzietność. Jeżeli ta dzietność jest 1,99, 2,01, no to to wymieranie jest arcywolne. Łatwo dać inne bodźce, żeby był rozrost. Myśmy dzisiaj zeszli, kochani,
poniżej 1,4. W angielskiej literaturze mówi się, że jest to absolutna zapaść demograficzna i trzeba się wszystkiego chwytać, władzę się chwytać, robić cokolwiek, żeby ludzie zaczęli rodzić więcej dzieci. No już tak trywializując. Myśmy już dawno zaczęli i się utrzymujemy poniżej 1,4. Znów nie to, że młodzi ludzie nie chcą mieć szczęśliwych małżeństw, wiernych mężów, wiernych żon, dzieci, świąt, gdzie te dzieciaki latają koło stołu i tak dalej. Wysyła się te bodźce, styl życia się zmienia, prawda? Czy działania różne, bardzo ważne, te ekonomiczne. Dziś to się robi fiskalnie, że Państwo wiedzieli, że profesor Madoff w dalszej części tego wywiadu postulował, że państwo socjalistyczne metodami fiskalnymi może generować koszty, jak ktoś chce mieć dużo dzieci. No to trzecia RP to zrealizowała. No, to był doradca z Zachodu. No z Zachodu to nasz przyjaciel. Tu jest, kochani, współczynnik reprodukcji z rozbiciem na miasto i wieś. Środkowa część wypośrodkowana. On jest zależny od tego posiadania dzieci. To jest zastępowalność pokoleń. Jeżeli jest 1,00, to jest ta prosta zastępowalność. Powyżej jednego dane społeczeństwo w następnym pokoleniu będzie się rozrastało. Proszę zwrócić uwagę, dokładnie ta niebieska środkowa część w 1989 roku zeszliśmy poniżej 1. Jeszcze w 1988 było powyżej 1, w 90 już było poniżej 1. Przyrost naturalny, czyli różnica między tymi, którzy w danym roku zmarli, a się urodzili. Może być na plus, może być na minus. No ja tego nie będę, kochani, komentował, tu się nie da. Jak gdybym nie miał wykresu, to bym musiał wam opowiadać. To jest dramat. To, co dzisiaj się... Dlatego ja używam słowa cmentarz. Oczywiście no, to jest troszkę prowokacyjnie użyte. Więc przy czym tego dramatu jeszcze tutaj taki jest ucięte po 2010. No, na końcu zobaczymy. Tu jest no po prostu źle, tak stagnacja. Kochani, pamiętajmy, w demografii nie ma tu i teraz. Pewnych rzeczy w demografii nie da się w rok czy w dwa odkręcić. Jeżeli przez lata następuje dramat, już potem, jeżeli pójdą działania dobre, a potem jeszcze bezwładność ludzkiej myśli, działania, decyzyjności, w następnych latach pójdą zachowanie społeczne, pronatalistyczne, to tylko można zmniejszyć już ten dołek. Średni wiek matek w chwili urodzenia dzieci. Nie muszę tłumaczyć z biologicznego punktu widzenia, do 24 roku życia posiadanie pierwszego dziecka, następne można mieć później. Jest najkorzystniejszy ze względu i na choroby, ze względu i na prawdopodobieństwo posiadania wielu dzieci i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, do 90 roku praktycznie ten wiek był w granicach, przepraszam, nie pierwszego dziecka, to jest średni wiek matek. Ktoś urodził w wieku 24 lat, drugie w 26, trzecie w 29. To jest średni wiek posiadania dzieci. W granicach 26 lat, 25-26,5 roku. Wszystkich dzieci. Po 90 roku i miasto, i wieś, no i siłą rzeczy średnia, wszystko idzie do góry. Dziś średni wiek matki posiadającej wszystkie dzieci jest w granicach ponad 28 lat. No ale kochani, weźmy sprawy moralne. Może tutaj trzecia RP nad czymś goruje. Ilość rozwodów. GUS podaje również pewne dane demograficzno-moralne. Ta ilość rozwodów, jak widzimy, w ostatnich latach utrzymuje się na wysokim poziomie. W 2000 roku to było ponad 40 tysięcy. Ja tutaj w tych artykułach jeszcze szczegółowsze dane podaję. W 80-tych latach to było, kochani, poniżej 40 tysięcy rozwodów. 39 tysięcy w 80 roku, 833. Ale proszę zwrócić uwagę, że jakiś dziwny skok jest po 2005 roku, prawda? A, no bo wtedy za rządów Leszka Millera wprowadzono ustawodawstwo, które dawało przywileje tym, którzy bez męża albo bez żony wychowują dzieci. Zasiłki łatwiej było dostać i tak dalej. I od razu ilość rozwodów wzrosła. Ta ilość nie jest jeszcze tragiczna, jeżeli się jej do czegoś nie porówna. 70-60 tysięcy, ale jeżeli Państwo ją porównacie do ilości małżeństw, bo jeżeli w danym roku zawarto 660 tysięcy małżeństw, no to jest 10%, tak? Ale jeżeli zawarto 200 tysięcy małżeństw, a 66 się rozpadło, to już zupełnie inaczej, bardziej dramatycznie to wygląda.
Tu mamy ilość rozwodów, ich procentowy udział względem nowo zawieranych małżeństw. 2007-13, 80 rok dla porównania. On wtedy był konstans przez wiele lat. Czyli w 80 roku niecałe 40 tysięcy było rozwodów, co stanowiło 13% wszystkich zawartych małżeństw. 2013 rok 36,7 małżeństw się rozpadło. To znaczy w stosunku do zawartych w tym roku. Proszę zwrócić uwagę, jaki rząd przeskakujemy. Proszę zwrócić uwagę, następne pokolenie. Ile dzieci wychowuje się w tych rodzinach niepełnych? Jakie będą wzorce ich małżeństw? Dobierania sobie żony, męża, czy w ogóle czy żony, męża, czy też partnera. O wiele łatwiej przychodzi następnemu pokoleniu, jeżeli się w tym wychowywało rozwód. Rodzą się różne urazy, zranienia, które dziecko dorastając też rośnie. To wszystko ma swoje konsekwencje. Urodzenia pozamałżeńskie. 80 rok i potem przeskok do 90 i 3 RP. W 80 roku praktycznie one są przez cały PRL konstans, w granicach 5%. Więcej było 8-10% zaraz po wojnie. No ale też trzeba zrozumieć te sytuacje i rozbitych małżeństw, no i skutków tych powojennych dla małżonków. Potem po 55 roku do roku 90-89 w granicach 4-5% wszystkich urodzeń to są urodzenia pozamałżeńskie. Proszę zwrócić uwagę, jak to wszystko niepokojąco i to systematycznie idzie do góry. Od 90 tu akurat do 2008 roku, niestety po 2008 roku jeszcze to wzrosło. 2008 rok, środkowy wykres, to jest ogółem czarny, zatrzymał się na 20%, w 2014 sięgnął 24%. Tu mamy właśnie ten taki dłuższy okres. Tu widać dopiero, jak to skoczyło na tle tych kilkudziesięciu lat przed 89 rokiem. Na początku po wojnie niecałe 10%, potem spadek do 4-5%. No i kochani, dzisiaj ponad 20% dzieci rodzi się w związkach pozamałżeńskich, nie poza małżeństwami kościelnymi. GUS bada, jeżeli ktoś wziął tylko cywilny, to bada to jako małżeństwo, czyli nawet cywilnego ślubu ci ludzie nie mają. Więc jakie wzorce? Piramida demograficzna, krótko, przesuwa się ku górze, czyli rozrastają się roczniki te starsze, jest coraz mniej tych roczników młodszych. Tu jest porównanie roku 2002, te linie i te kreski 2011. Widzimy, jak to się przesuwa. No kwestia ZUS-u, kwestia wypłacalności emerytur. Tu piramida, prognoza do 2030 roku. Widzimy, jak tych młodych, którzy będą następne pokolenia rodzili, jest coraz mniej, a starszych jest coraz więcej, drodzy Państwo. No, widzę, Państwo się tu upieracie i chcecie żyć na złość ZUS-owi, 100 lat przekroczyć, bo wtedy podwójne świadczenia. Ale ja się boję, że to już się myśli, co zrobić. Trucizna w żywieniu, prawda, ta kwestia modelowania służby zdrowia, to lecznictwo i tak dalej. Tu, kochani, się trochę ucięło, ta końcówka z prawej strony jest ważna. Ta końcówka z prawej strony jest ważna. Może tu będzie widać. O, ile procent? Tam jest 34. Proszę, im wyżej, to starsze roczniki. Oczywiście są prognozy. Daj Boże, żeby się nie sprawdziły. Jest taka szansa. Proszę zwrócić uwagę, no 90. rok i 2060. W 90. 10% ludzi było w tym wieku emerytalnym. W 2060, jeżeli tendencje się utrzymają, będzie 34% wieku emerytalnym. No jeżeli Państwo nie da rady tego utrzymać, no coś z tą masą trzeba zrobić. Ha. Moi kochani, jeszcze tylko ta prognoza. Ta prognoza do 2050 roku. To jest prognoza dzietności kobiet. Są trzy rzeczy. Średni, niski, wysoki i bardzo optymistyczny wysoki. Proszę zwrócić uwagę, że w prognozie na Polskę nawet ten zielony, bardzo optymistyczny, jest poniżej 2 dzieci na kobietę. Już nie mówiąc powyżej 2,1, 2,15. Czyli w najoptymistyczniejszych wymiarach my w przeciągu, no to jest do 70 roku, ale widać, że w 71 też nie będzie 2,11. Będziemy po prostu wymierać. To są, zaznaczam, prognozy. Mogą się nie sprawdzić,
I oby tak było. Kochani, to jest ten przyrost naturalny. Tak jak powiedziałem, tu jeszcze dramatu nie widać, prawda? Do tego 2016 roku. A jakie są, pamiętajmy, że to jest ta bezwładność. My musimy myśleć na przynajmniej pokolenie do przodu. A tak to będzie wyglądać już za kilka lat. 120 tysięcy ludzi rocznie będzie w Polsce ubywać, licząc tylko różnicę między zgonami a urodzeniami. Ja nie mówię o migracjach. Ja w tych artykułach podaję dane GUS-u migracyjne. W 2004 roku 1 000 000 ludzi czasowo wyjechało migrować. Czasowo, czyli ponad 12 miesięcy niektórzy są poza granicami Polski. W 2014, 10 lat później, kochani, 2 300 000, o 130% wzrost migracji zarobkowej, chyba głównie zarobkowej, za granicę. To są różnice między tylko urodzeniami i zgonami. Moi drodzy, no i cóż, ktoś by mógł powiedzieć, panie Andrzeju, no pan jest mało wiarygodny, prawda, nie dość, że stary, to jeszcze kawaler. Co robić? Kochani, pojawiają się pewne jaskółki, ale tu najogólniej mówiąc, bo i tak już czasu dużo zająłem, władze muszą wysłać na stałe, to nie może być jakiś jednorazowy, przedwyborczy impuls, stałe sygnały i tak modelować gospodarkę, finanse, kinematografię, szkolnictwo, edukację, styl życia, żeby wysyłać do ludzi, że warto mieć dużo dzieci, że to jest interes państwa. Wiele państw w Europie, które też są na zapaści demograficznej, zaczęły wysyłać te sygnały. Zaczęły wysyłać. Czy państwo wiecie, że w Rosji za prezydenta Putina, to już wcześniej zostało wprowadzone, kilkadziesiąt tysięcy złotych w przeliczeniu na złotówki rubli, ludzie dostają becikowego na drugie i czwarte, na drugie, na trzecie dziecko, w różnej formie, no nie gotówką, bo by się to rozpłynęło w nocy i we mgle. Na Białorusi państwo potrafiło spłacać, jeżeli komuś się trzecie dziecko urodziło, kredyty mieszkaniowe, a jeżeli ktoś się osiedlał w wioskach za miastem, gdzie dużo było wypływu, dostawał za darmo od prezydenta, tak zwane domki prezydenckie, oglądały i fotografowały, oglądały to oczy, fotografowały w mojej ręce, piętrowy domek jednorodzinny. Oczywiście można było sobie to wykupić, po swojemu remontować, ale jeżeli się chciało pomieszkać, się za to nie płaciło. Czechy, Francja, nie mówiąc o Anglii, nie mówiąc o Niemczech, inna sprawa, kto jest beneficjentem tych dóbr. Węgry, cała polityka prorodzinna, wysyłanie tych, ile VAT na to, ile VAT na tamto. Kochani, ja kibicuję temu rządowi obiema rękoma, żeby była systematyczna polityka prorodzinna. Niemniej jednak, ja już tyle razy byłem zawiedziony, tyle się wydawało, że to nasi, że uważam, że cały czas trzeba szkolić elity, trzeba tworzyć, że gdyby, nie daj Boże, przyszedł kolejny zawód, za rok, za 4 lata my już jesteśmy, przejmujemy władzę, utrzymujemy władzę przez kilka tur wyborczych i wprowadzamy Polskę nie na cmentarną krzywą pościgu, tylko na to, czego się Zachód bał w 70-tych latach, co daj Panie Boże. O. Szanowni Państwo, problem, którego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie rozwiązać, prowadząc dyskusję, więc ale który rzeczywiście wymaga bardzo poważnego, rozważnego postępowania władzy. Dlaczego? Dlatego, że to władza doprowadziła do tego, że Polacy, nie tylko Polacy, dlatego, że generalnie to jest problem cywilizacyjny wynikający, to jest pokłosie rewolucji seksualnej. I tak jak każda ideologia, w tym wypadku lewicowa, bo te lewicowe rewolucje od pokoleń dewastują tą zastaną rzeczywistość, dewastują ją, to już jest, nawet można by było odwoływać się do takiej terminologii teologicznej, ale w związku z tym, że ja niestety mam ograniczony czas i nie będę mógł, tak jak przedmówca, długo prowadzić tego wywodu, ograniczę się do 15 minut, skoncentruję się tylko na tych najistotniejszych problemach związanych z demografią. Po pierwsze, ten model, który emerytalny, który został stworzony przez Bismarcka, opierał się
na zupełnie innej, na, no my mamy dzisiaj odwróconą tą piramidę przyrostu naturalnego, gdzie zdecydowana większość osób w wieku produkcyjnym mogła utrzymywać zdecydowaną mniejszość w wieku poprodukcyjnym. Dzisiaj ta piramida się odwraca. Dlaczego ona się odwraca? Dlatego, że warunki ekonomiczne zmuszają młodych ludzi do tego, żeby podejmowali pracę nie na jednym, ale na dwóch, trzech etapach. Znaczy sytuacja, w której jedna osoba w rodzinie nie jest w stanie jej utrzymać, powoduje, że rodzina przestaje, małżeństwo przestaje być zainteresowane tworzeniem rodziny, tylko musi się koncentrować na zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych. I to jest cały czas pokłosie lewicowego myślenia, że ten desygnat lewicowości to jest ta główna idea lewicy, to jest równość. Ona jest wymuszana tym, że wszystkim się zabiera poprzez chociażby, to jest system redystrybucji, ale system podatkowy, odbiera się środki, które są wypracowywane, żeby je później poprzez różne świadczenia, bo taki jest zamysł państwa opartego na modelu redystrybucji, że później je władza w postaci świadczeń oddaje obywatelom, podatnikom. Wiemy, jaki jest efekt tej redystrybucji, szczególnie jeżeli są to państwa, gdzie albo poprzez każdy z tych modeli, żeby już się nie wdawać, bo to jest kolejny, chyba w tym wypadku zbędny wątek, te pieniądze są wydatkowane nieefektywnie. I my przeżyliśmy skutki tej polityki tragicznej w systemie komunistycznym. Ja bym się nie doszukiwał w demografii interwencji jakiejś złej woli ze strony jakichś czynników, bo to, że lewica tak mówi i myśli, że nie powinniśmy brać odpowiedzialności za naszą rzeczywistość, to jest oczywiste, bo oni tak rzeczywiście myślą. My im przypisujemy pewne cechy, chcemy z nimi walczyć. Nie. My musimy być świadomi tego, że kiedy lewica, rewolucja obyczajowa, ta rewolucja seksualna lat 60. miała godzić w podstawę naszej egzystencji, bo w samo życie. O co chodziło? O to, że jeżeli nie ma żadnych hamulców etycznych w imię tego, żeby zaspokoić swoje potrzeby seksualne, w związku z tym aborcja jest nie tylko dopuszczalna, ale jest pożądana. To jest sytuacja wymuszona tym, że nie chciano brać odpowiedzialności za konsekwencje lekkomyślnego uprawiania seksu. A skoro odcinamy kwestie etyczne, bo one nie mają znaczenia, skoro egzystencjalne też nie mają znaczenia, czyli człowiek staje się takim powodowanym instynktami zwierzęciem. Ten zamysł i z nieszczęsnym jeszcze do tego myśleniem o ekonomii w kategoriach redystrybucji powoduje, że przeżyliśmy w przeciągu jednego pokolenia dwie wielkie rewolucje. I dlatego skutków na przykład mówię o rewolucji komunistycznej. Dlatego na Zachodzie tak bardzo nie widać tych skutków.
ale tak naprawdę one są. Bo tam nie było tej ekonomicznej rewolucji. Upodlenia człowieka poprzez to, że nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb materialnych. Na poziomie, który no, jednak Polska jest w centrum Europy i te nasze aspiracje były dużo, dużo wyższe. I wiedząc, że nie możemy ich spełnić, chcieliśmy stąd albo uciekać, bo niestety to było marzenie większości osób przed 89 rokiem, a jak później się okazało, właśnie przez tą nieudolność tych przemian ustrojowych, jak dzisiaj Państwo już wiecie, już kto miał wątpliwości, dzisiaj nie ma po tajnieniu teczki Bolka, że ten proces ten był... nie mieliśmy możliwości, tak? Bo Magdalence nie dano tej szansy, żebyśmy przynajmniej ucywilizowali te procesy gospodarcze. I tak i na Zachodzie nie widać tego dramatycznego spadku, bo była rewolucja obyczajowa, ale ta ekonomiczna powodowała, że ci, którzy byli odporni nie ulegli tej pokusie rewolucji obyczajowej, no to mogli normalnie elity na przykład francuskie, tak? Francuzi, te rody szlacheckie tam, tak jak było, pradziad, tam to są rodziny, nie dość, że wielopokoleniowe, to jeszcze do tego bardzo liczne, bo to jest po prostu tradycja, która nie została przecięta. Co nam, i oczywiście wszyscy zaczynają myśleć o tej demografii, dlatego że nie da jej się oszukać. Nie da jej się oszukać, bo dzisiaj można by było powiedzieć z perspektywy samej demografii i systemu emerytalnego, to nasze państwo jest bankrutem. My odziedziczyliśmy państwo, które jest bankrutem, bo ono nie ma zdolności spłacania tych zobowiązań, które na siebie wzięło. Dlatego ta pilna potrzeba wprowadzenia zmian, które będą dawały nadzieję, że młodzi ludzie będą w stanie utrzymać i wychować dziecko, którego pragną. Bo to nie jest tak, że młodzi rodzice nie chcieliby zakładać rodzin z dziećmi. Chcą, pragną tego, tylko nie mają możliwości. Bo oczywiście cały czas brakuje nam ponad 2 milionów mieszkań. Sytuacja, w której zarabiamy, nasze pensje są śmieciowe. Nie dlatego, że mamy umowy cywilnoprawne, a nie umowy o pracę, bo akurat tutaj śmiem twierdzić, że przyczyną wielu problemów jest to, że nasze prawo pracy jest bardzo nieelastyczne i chroni pewne grupy uprzywilejowane, ale zwykłych pracowników nie chroni. To myślę, że to też jedna z przyczyn, dla których mamy bardzo wysokie koszty pracy, bo to te wysokie koszty pracy powodują, że mało zarabiamy. To moim zdaniem jest kluczowe zdanie, jeżeli chodzi o demografię. Jeżeli nie doprowadzimy do systemu, w którym jeden z rodziców jest w stanie utrzymać rodzinę, nie uzyskamy takiego modelu, nie będziemy w stanie wyjść z tej zapaści demograficznej. Reforma 500+, ona ma otworzyć drzwi. To jest tak naprawdę, to jest pierwszy łyk powietrza, bo my byliśmy głęboko tak naprawdę to już było, płynęliśmy na takim bezdechu, jeżeli chodzi o to społeczne oczekiwanie stworzenia jakichś warunków do tego, żeby młodzi ludzie kończący studia, kończący kolejny fakultet, co powoduje też, że przecież kończąc jeden fakultet, drugi fakultet, wiek wejścia w to dorosłe życie wydłuża się zdecydowanie. I ta pułapka średniego wynagrodzenia, to, że jesteśmy taką montownią Europy, to, że nie ma kultury chociażby
konsumenckiej w Polsce. My nie jesteśmy świadomi tego, znaczy jako społeczeństwo, że nie wspierając, nie kup... ja pamiętam taką ulotkę ostatnio, jest popularna w internecie, przedwojenna. Jeżeli widzisz na ulicy bose, żebrzące dziecko i budzi to twoje współczucie, a nie rozumiesz, że kupując w sklepie nie u polskiego producenta, przyczyniasz się do tego, że jej, tego dziecka ojciec właśnie dlatego stracił pracę i nie stać go na to, żeby kupić mu buty i zabezpieczyć jego potrzeby egzystencjalne, to niestety jesteś sam sobie winien. I my właśnie tak postępujemy. Niestety, kupując coś, co ma na metce nie jest to Polska, z reguły kupujemy produkty niemieckie, kupujemy wszystkie inne, ale nie polskie. Wynika to niestety z troszeczkę z naszej mentalności. My, moim zdaniem, będzie wielkim zaniechaniem tego rządu, jeżeli do projektu 500+ nie wprowadzimy projektu edukacyjnego, który będzie uświadamiał, że te pieniądze przede wszystkim powinniśmy kupować, wydawać na usługi i produkty polskiej marki. Bo wtedy dajemy pracę Polakom. To wtedy ich myśl technologiczna, w ich zakładzie wypracowana, przez rodziców dzieci, na które te pieniądze zostaną przeznaczone, zostanie, to ich rodzice zarobią te pieniądze. To oni dostaną te pieniądze. A nie te pieniądze zostaną wydrenowane przez koncerny, bo sama Unia, Komisja Europejska zauważyła, że koncerny wyprowadzają więcej środków z podatku CIT niż wpływa do budżetu państwa. Ze wszystkich firm, łącznie z polskimi. To powoduje, że po prostu jesteśmy biedni. I bieda jest naszym największym problemem. Bieda. Bieda bierze się po pierwsze z tych przyczyn ustrojowych. Też mam wrażenie, że to uwłaszczenie nomenklatury, które było rozdawnictwem, było zwykłym rozkradaniem, to był kolejny etap, niestety tego, że zaspokajając swoje potrzeby, tamten reżim, żeby mieć parasol ochronny mocarstw i Rosji, i Zachodu, żeby po prostu nie ingerować w te przemiany ustrojowe, byli gotowi się zaprzedać, po prostu nas wyprzedać. Ja nie mam pretensji do tego, że tutaj wykupowano nas za bezcen, no bo my tak samo, gdyby można było na Ukrainie kupować za bezcen, czy w Rosji, byśmy to po prostu robili. To jest naturalne. To są prawa ręką nieubłagane, że oni, skoro dostali na tacy coś, co jest o wielkiej wartości, a nie musieli za to specjalnie płacić, no to wzięli to. Tylko ten plan Balcerowicza miał właśnie na tym polegać, że uwłaszczy się nomenklatura i oczywiście kto ma kapitał, myśmy tego kapitału nie mieli, mieli go ludzie z Zachodu, więc oni skorzystali. My mamy do nich pretensje, ale tak naprawdę pretensje powinniśmy mieć do siebie, że daliśmy się oszukać Kiszczakowi. No niestety, my społeczeństwo, to my odpowiadamy za to państwo, drodzy. Nie, za to państwo. Ci, którzy nami rządzili, nie rządzą. Nie. Proszę państwa, jeżeli my, Polacy, będziemy mówić, że kto inny odpowiada za nasze państwo, to jesteśmy, to znaczy, że po pierwsze gen patriotyzmu być może podczas powstania warszawskiego już został całkowicie stracony. Ale zdrajców się rozliczało. A oczywiście, zdrajców trzeba rozliczać. Natomiast to my za to odpowiadamy. My jako społeczeństwo. Daliśmy się oszukać. Niestety.
Cała grupa tych ludzi żyje. Żyje. I ma się dobrze. Ma się bardzo dobrze. No, nasz rząd, no to mamy nasz naszego prezydenta i oczekujemy, żeby... Ale dobrze, proszę Państwa, to nie dotyczy demokracji. Ostatnie zdanie. Tak jak trochę od demografii przeszliśmy do gospodarki, ale ja Państwu uświadomię pewną rzecz. Wrócę do tego my. Nie wiem, czy Państwo wiecie, dlaczego podczas oblężenia Częstochowy były procesje na wałach. One nie były dlatego, że zakonnicy, mówię o potopie szwedzkim, dlatego, że zakonnicy mieli taką potrzebę modlenia się na wałach obronnych, bo zazwyczaj robili to w klasztorze. Robili to dlatego, że większość wojska, które oblegało Częstochowę, to byli ci, którzy zdradzili koronę polską i ci, którzy razem ze Szwedami oblegali Częstochowę. Po prostu Kortecki sobie zdał sprawę, że większość z tych, którzy oblegają Częstochowę i łupią Polskę, to są polscy najemnicy. Czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że największy atak i rozbiory Polski, do pierwszego rozbioru Polski doszło dlatego, nie dlatego, że byliśmy, no może inaczej, powiem dlaczego do niego doszło. Dlatego, że skradzione pieczęcie skarbowe dawały Prusom możliwość fałszowania papierów wartościowych, po prostu banknotów i wpuszczano do obiegu fałszywe pieniądze, niszcząc naszą gospodarkę. Nasza gospodarka straciła wtedy miliardy w przeliczeniu. To wymusiło, to doprowadziło czasy saskie, doprowadziły do tego, że nasza gospodarka zaczęła się dławić. I Sejm Wielki był zwołany po to, żeby uratować tę sytuację. I doszło do zaboru w momencie, kiedy późniejsi zaborcy zorientowali się, że nie będą mogli czerpać korzyści na tym, z tego. I dlatego, kiedy nowe ustawy Sejmu czteroletniego wprowadzały zmiany, wtedy dopiero doszło do zaborów. Czyli sytuacja, w której można nas było bezkarnie okradać, nie wywołała żadnej reakcji zbrojnej. Dopiero reakcję, agresję wywołała sytuacja, w której byliśmy zdolni do tego, żeby się bronić. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj mam wrażenie, że mamy dokładnie podobną sytuację. Że największy atak tych, którzy mają tutaj swoje interesy, bo polityka to jest generalnie taka gra interesów. Problem polega na tym, że my mamy jeszcze dodatkowo interesy tych wszystkich, którzy żyli z tego, że polska klasa polityczna była na tyle słaba, że oddawała wszystko w ręce korporacji, często nawet zawodowych, a przede wszystkim układów resortowych, które nie były zmieniane od lat. Zmieniali się ministrowie, ale te układy, które rządziły cały czas, były petryfikowane przez wszystkie ekipy, które nie chciały mieć konfliktu, bo wiadomo, rządzi się tylko 4 lata, bo tyle trwa kadencja, a później może być zmiana, pewnie będzie zmiana i trzeba z tym układem żyć. I my niestety musimy... Demografia była pierwszym krokiem, to taki duży, sztandarowy projekt, właśnie dlatego, że widzimy, że o państwie trzeba myśleć w perspektywie nie dzisiaj, teraz, tylko w perspektywie przyszłości. Bo to jest odpowiedzialne spojrzenie na państwo. Ale rządy i to, czy nam się uda dokonać takiej rewolucji, bo moim zdaniem trzeba przeprowadzić taką rewolucję w rozumieniu kontrrewolucji, czyli zerwania z tymi wszystkimi interesami, które nie służą naszemu państwu, nie służą naszej ojczyźnie, nie służą naszemu społeczeństwu i narodowi, tylko służą tym wszystkim, którzy zdołali się uwłaszczyć, to już jest bardzo szeroko, bo nawet ten kapitał, on się uwłaszczał w sposób
nie zasad wolnego rynku, tylko preferencji, bo można je było po prostu kupić. I mam nadzieję, że uda nam się z tym zerwać i wtedy, dopiero kiedy będziemy mieli odpowiedzialną władzę, będziemy w stanie rozwiązywać swoje problemy. Jeden z rzeczywiście najbardziej pilnych jest problem demograficzny. Dziękuję bardzo. Dyskusję. Prosimy pan poseł, że zostanie chwilkę, tak? Na odpowiedź. Dobrze. To było pierwsze pytanie, bo pan chce wyjść, więc na temat demograficzny. I proszę wskazać, kto powinien powiedzieć najlepiej. Przepraszam bardzo, ale to nie będzie pytanie, ponieważ jako świadek historii chciałem się tutaj odnieść do tego wątku, który został poruszony przez pana Bronkę, mianowicie o tych 12 tysiącach podpisów, które żeśmy zbierali. Otóż należałem, 60 lat temu było, do Polskiego Komitetu Obrony Życia, Rodziny i Narodu. I w naszym środowisku ta świadomość tego upadku demograficznego, który mógł nastąpić, już wtedy była. Starsze pokolenie na pewno pamięta, to był 76 rok i ukazał się w Życiu Warszawy artykuł pod tytułem 2 plus 4. Napisał go ksiądz Dzięgiel pod pseudonimem Wołnowicz, Tadeusz Wołnowicz, to był misjonarz. I on tam uzasadniał potrzebę zmiany polityki demograficznej. Przewidywał, że nastąpi załamanie. Nie to się sprawdziło. To jego wystąpienie, ten artykuł, wywołał burzę dyskusji. Wypowiadali się na ten temat różni specjaliści od demografii, podważając jego argumentację. Uznali, że on po prostu jest niekompetentny. Ale mówili tylko do 2000 roku. Natomiast już po 2000 roku ta sprawa była jakby celowo pomijana przez nich. I ówczesne siły polityczne, te opozycyjne, te drugiego obiegu, państwowe, ówczesny PRL, doskonale wiedziało, co nam grozi. Pan Andrzej Wronka wspomniał tutaj o Meadowsie, ale koncepcje demograficzne wypracowali Amerykanie. Konkretnie to był plan Kissingera, który miał na celu zmniejszenie ludności o 4/5. Po prostu oni uznali, Amerykanie, że ta dynamika rozwoju, która jest w tej chwili, wtedy była na świecie, zagraża interesom amerykańskim. I robili wszystko, żeby ten przyrost zmniejszyć. I to właśnie tutaj już było powiedziane, jakimi metodami to się robi. Oczywiście zaczerpnęli to z doświadczeń Niemców, nazistów i w ten sposób chcieli zrealizować swoje cele. Dzisiaj okazuje się, że to jak na zasadzie kij ma dwa końce, bo zabrakło ludzi do pracy w Niemczech. Niemcy przejęli gospodarkę, ogołocili kraje, powiedzmy, do dawnego domu ludu. Mając potężną gospodarkę, nie mają ludzi do pracy. Zaczęli ściągać tych imigrantów. No i mamy sytuację, można powiedzieć, niewesoła, bo nawet można powiedzieć tragiczną. Dlatego powiedzmy, ta sprawa demografii, wtedy, ja mówię tutaj nie jako, że brałem wtedy w tym udział, ale środowisko, które ja reprezentuję, a to jest Obóz Narodowy, odwołując się do tradycji Romana Dmowskiego, właśnie te sprawy widział. Doskonale zdawał sobie sprawę z tych niebezpieczeństw. Ale to też nie było coś, co powiedzmy, pan tutaj wspomniał o Walentym Majdańskim, świętej pamięci, którego tą pracę żeśmy kontynuowali, ale w XVIII wieku, w połowie XVIII wieku, na rolę demografii zwrócił uwagę Józef Wybicki. Powiedział, że przyszłość Polski zależy od dzietności narodu polskiego. I tutaj stajemy przed tym problemem. Tu padały różne propozycje. Pan prelegent Andrzej Wronka zwrócił uwagę, że może tak tragicznie nie jest. Ja też tak w to wierzę. Ale oprócz tych spraw ekonomicznych, o których pan poseł mówi, również istotną rolę odgrywa mentalność. I ja nie wiem, jak zmienić mentalność kobiet, żeby chciały mieć dzieci, bo to od nich zależy. Ja mam 4 dzieci, są już dorosłe, ale spotykałem się z taką, powiedzmy, niechęcią otoczenia. W moim roku to ja jeden mam tylko 4 dzieci, na 100 mieszkań. Natomiast, większość... Rodzina patologiczna. Chyba za czasów Bułki to nie była patologiczna, bo wnuka miał, tutaj pan też wspomniał o tym jego programie, lata 60.
gdzie on powiedział, no i takie było popularne 3B. Pan, Pani, Pies. To gdzieś w ogóle nie było. Także to tyle się na zasadzie uzupełnienia, no jako że byłem świadkiem tych wydarzeń. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Wypowiedzi prosimy, tak wiecie, do 3 minut, a pytania do prelegentów. Piotr Jankowski. Ja do pana posła pytanie. Użył pan analogii, mówiąc o Prusach, o XVII wieku, o obcym monetę. Czy to porównanie miało oznaczać pana intencji, że uważa pan, że obecnie Polska nie ma suwerenności monetarnej? Czy uważa pan, że to jest też problem? Bo wprost pan tego nie powiedział, ponieważ Polska według mnie nie jest krajem suwerennym, ponieważ Narodowy Bank Polski nie ma władzy nad emisją pieniądza. I to jest podstawowy problem, dlatego że my posługujemy się nie swoim pieniądzem, pieniądzem, który jest oprocentowanym długiem, i program typu 500+, niestety może mieć skutek taki, że wpędzi nas w jeszcze większe zadłużenie, zadłuży jeszcze bardziej przyszłe pokolenia. Od 1 stycznia do połowy lutego rząd polski zadłużył budżet państwa na kolejne 20 miliardów złotych. To jest po prostu niewyobrażalny dramat. To zadłużenie, jeśli będzie postępowało w takim samym tempie, to będzie to samo, co za czasów ośmioletnich rządów Platformy. To szaleństwo trzeba po prostu zatrzymać. To jest szaleństwo. Póki nie będziemy mieli suwerennej waluty i suwerennej emisji pieniądza, bo około 80% kilku procent pieniądza to jest emisja prowadzona przez banki komercyjne, głównie zachodnie, w postaci oprocentowanego długu, to się wszystko tragicznie skończy. Abraz, tak. To już jest zupełnie inny temat, także ja miałem co innego. Znaczy ja nie chciałem aż takimi kontekstami. Mówię o konkretach, o konkretnych zagrożeniach. To wymagałoby odpowiedzi na pana pytanie, wymagałoby wywołania nowej dyskusji. Ja myślę, że to nie jest przedmiot akurat tego panelu dyskusyjnego. Jeśli można. W demografii jednym z tych dwóch ważnych bodźców są te bodźce energomaterialne, ekonomiczne. Kobiet, no bo cały czas mówimy tutaj o kobietach, bo są bardzo ważne, ale kryzys męskości, oczywisty kryzys męskości w naszej cywilizacji, czyli facet, który nie chce wziąć, mężczyzna, który nie chce wziąć odpowiedzialności za rodzinę, ucieka, ale dlaczego ucieka? No bo jak ma wziąć odpowiedzialność, skoro on wraca o 22 z pracy, bo musi mieć dwa etaty, żeby zarobić śmieszne pieniądze na czynsz. I to wszystko na co go stać. A ogląda serial, w którym trzeba z dzieckiem jeździć na nartach, chodzić na basen, mieć fajnego psa, mieć architekta wnętrz do mieszkania. Zresztą, gdzie my mieszkamy? My mieszkamy w blokach. Generalnie na zachodzie w blokach to są slumsy. Nasze społeczeństwo, jeżeli mierzyć tym, co ma, to my żyjemy na poziomie slumsów francuskich. No, nas ograbiono, nas po prostu ograbiono. Grabiono, ale ta grabież po wojnie, gdzie zostaliśmy nie dość, że ograbieni, to jeszcze do tego później przez komunę gnębień. I teraz, a mamy model, jaki mamy model? Mamy zachodni model radosnego, pełnego konsumpcyjnego życia. A my nawet kultury konsumpcji nie mamy. Bo Austriak nie kupi polskiego serka, który może być 10 razy lepszy, polskiego nabiału mleka. On kupi 10 razy droższe austriackie, bo on wie, że to są pieniądze, które wrócą. Bo jego sąsiad zarobi i wyda na jego produkty. To jest kwestia kultury, której my po prostu nie mamy. Ale ile on zarabia? I podsumowując, bo ja naprawdę przepraszam, ale o 20 mam następne spotkanie, także muszę wyjść. Moim zdaniem tylko i wyłącznie zmiany gospodarcze są szansą, otwierają nam jakieś perspektywy zmiany w zakresie demografii. Bo młodzi ludzie wybiorą nogami, uciekną stąd.
uciekną stąd. O ile komuna wyrzucała na elity z Polski po 80. czy wcześniej, po każdej fali represji wyrzucano tych, bo chciano się pozbyć, tak? O tyle teraz ludzie będą wyjeżdżali, nie widzą tutaj perspektyw. Perspektyw rozwoju. I już na sam koniec. Ja śmiem twierdzić, że obóz władzy, poprzedniej władzy, rozstał się z nią z dwóch powodów. Bardzo prozaicznych. Mianowicie tanie linie lotnicze i internet i cała kultura społecznościowa w internecie spowodowała, że zostały złamane pewne tabu. Z jednej strony kłamstwa, że jesteśmy Zieloną Wyspą, żyje nam się fantastycznie, to tym, którym się żyło fantastycznie, włos im z głowy nie spada. Natomiast ci, którzy klepali biedę, uznawali, że to jest ich wina, po prostu są nieudacznikami, tylko nie wiedzieli o tym, jak ich dużo jest. Jak się policzyli i zdali sobie sprawę, że tych ludzi, tych, którzy jest 90, prawie 100%, to poczuli siłę. I to internet. Ale druga rzecz, to kłamstwo zostało obalone, jakby, bo był monopol mediów na przekazywanie narracji o tym, że jesteśmy Zieloną Wyspą, że jest fantastycznie i nawet jeżeli coś tam nie wyszło, to i tak jest fantastycznie. To tanie linie lotnicze, bo ludzie wylecieli i zobaczyli, że to jest kłamstwo. Bo jeżeli kawa w Warszawie kosztuje 10 zł, a we Włoszech można za 50, za 100 zł dolecieć i wypić kawę za 1 euro, gdzie tam się zarabia 5 razy więcej niż w Polsce, to i zjeść obiad za 6 euro kilkudaniowy z winem, to ludzie sobie zdali sprawę, że są okłamywani. I my nie jesteśmy w stanie przewidzieć pewnych zjawisk społecznych, bo to nie jest tak, że ja dlatego podtrzymuję to. Ja nie zgadzam się, żeby... Bo jeżeli zdamy sobie wmówić, że ktoś nami manipuluje, to my jesteśmy bezradni. Nie, właśnie wtedy jesteśmy silni, bo wiemy, że jesteśmy całkowicie bezradni. Ja nawet... Człowiek nieświadomy jest bezradny, bo nie wie, że jest nieporządny. Ale nie. Poddaje się. Właśnie jest na odwrót. To, że lewica tak mówi, to tak mówi, bo tak myśli. Dlaczego ma mówić inaczej? Dlaczego mają nie wspierać, lewica ma nie wspierać środków antykoncepcyjnych, aborcji, skoro oni myślą tak? Skoro dla nich... Czyli Polacy w 80., 90. latach nie byli bezpośrednio. Ale ja skończę, bo ja muszę wyjść. Bo ciężko mi potem będzie polemizować, jak pana posła trudno, nie będzie, trudno. Więc... Nie zgadzam się z taką tezą, że to nie w naszych rękach jest siła sprawcza, żeby to zmienić. Nawet jeżeli ktoś myśli inaczej i chce nam narzucić to w naszych, to my mamy instrumenty, możliwości działania. Oczywiście to, że... I nie, słyszę na sali rząd. Nie. Rząd działa tak, jak chce dobrze zorganizowane społeczeństwo. Dobrze zorganizowane, które potrafi wyrażać swoją wolę. Chcemy rozliczenia. Otóż to. I to trzeba o tym mówić. I takie postulaty trzeba składać. Bo władza liczy się ze stanowczym, konsekwentnym zdaniem swoich wyborców. Panie pośle, został złożony konkretny postulat w grudniu w kancelarii prezydenta pana Dudy dotyczące ustawy frankowej. Przygotowane strony prawne, językowe. Poszedł do kosza. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję uprzejmie państwu. Niestety muszę opuścić salę i nie dlatego, że nie chciałbym polemizować. No ja przedłużyłem na początku. Ale tak jest, ja mam zobowiązania. Dziękuję. Ja jeszcze może do tej depopulacji światowej. To jest drugi głosik. Właśnie prosiłem o odpowiedź na temat. Oczywiście, rzeczywiście to jest bardzo trafne. Ja to całkowicie pominąłem, ponieważ skupiłem się tutaj na wojnie demograficznej w obrębie tylko Polski, a i tak już czasu nie było. Ale kochani, ten plan dotyczy całego świata.
Ja mam relacje od ludzi, którzy wiele lat pracowali w Indiach, w szpitalach wśród najuboższych, 60, 70, 70 lata. Całe jeżdżące ambulatoria po wioskach, podcinanie, powiedzmy, sterylizacja ludzi, Afryka przecież, całe programy ONZ-u depopulacyjne, wywoływanie konfliktów, wojen, gdzie milion ludzi się wytnie w miesiąc, zmasakruje, a cała antykoncepcja przez ONZ, UNICEF wspierany. Rozmawiałem z Palotynami, którzy wtedy, gdzie Tutsi, Hutu się mordowali, byli tam jako misjonarze katolicy. Niektórzy zginęli, próbowali ratować, bo to były sztuczne konflikty. Podłoże może nie było sztuczne. Powiedzieli, złotówki nie daje na UNICEF i na ONZ. Co te programy robią? Nam się mówi ochrona dzieci, więc plus jeszcze trująca żywność, plus jeszcze kwestie te chorób nowotworowych i tak dalej, i tak dalej. AIDS, no, które zostało wywołane. Kochani, to jest ogromny temat. Ja absolutnie bym się nawet w części nie zmieścił, dlatego ja się ograniczyłem tylko do Polski. Natomiast chciałbym tu dopowiedzieć, podziękować za to dopowiedzenie tych sinusoid z jednym takim zastrzeżeniem. Myślę, że to trzeba nałożyć dwie rzeczy. Ani to, same te przyczyny, o których ja mówiłem, czyli wprowadzenie aborcji, czyli w 70-tych latach bardziej prorodzinnie, potem od 82 roku, nie jest jedyną przyczyną, że tu były tendencje spadkowe i średnie wzrosty, ani nie jest samą przyczyną to, że dokładnie w tym roku korelacja, kochani, jest ogromna. To jest z dokładnością do miesięcy. 56 rok, wprowadzono aborcję i od 57 od razu leci w dół i to w dużych ilościach, więc to trzeba nałożyć. Gdyby nie wprowadzono, tak jak pan zauważył, te sinusoidy byłyby dużo mniejsze. Dalej dramat, zobaczcie, ten 723. Oczywiście, jak rodzą te roczniki wyżować, czyli koniec 70-tych lat, początek 80-tych, one po 2000 roku miały tam 20 kilka lat, zaczęły rodzić, to na czym polega dramat? Dramat nie polega na tym, że powiedzmy 600-700 tysięcy ludzi urodziło za 20 lat 350-400 tysięcy dzieci. Tylko trzeba teraz ekstrapolację zrobić na kolejne 20 lat. To przy tych współczynnikach, które są niższe niż były na początku lat 90., te 350-400 ile urodzi? I teraz to wszystko mogłoby być na wiele wyższym poziomie, te dołki mogłyby być płytsze, górki wyższe, mimo tych naturalnych, powiedzmy, konsekwencji, gdyby tu nie wysyłano bodźców antynatalistycznych, prawda, a tam wzmocniono jeszcze bodźce pronatalistyczne. Ale to uzupełnienie, bardzo dziękuję, bo no ja tak uprościłem też troszkę, jeśli chodzi o czas. Natomiast tu jeszcze tylko dopowiem. Prezydent Kennedy okazuje się, że został zabity dlatego, że chciał zostawić lichwiarski fundusz rezerw i zaczął drukować własny pieniądz niezależnie od tych lichwiarzy. I bardzo szybciutko się znalazł zamachowca. Także ja tutaj drugi raz wyrażam niejako zaocznie to swoje zdanie, że to nie są procesy przypadkowe. Niewidzialna ręka rynku, pieniądz nie ma narodowości, jakieś tam czynniki. Co to znaczy jakieś tam czynniki? Te czynniki to są imiona, nazwiska, to są nazwy klubów międzynarodowych, to są regularne spotkania, czas i miejsce już znamy. No to nie są jakieś abstrakcyjne czynniki, skutki my niesiemy. To jest wszystko do odwrócenia, drodzy państwo. Dziś już się nie da, to już jest 5 po 12, ale te skutki można zminimalizować, jeżeli będą regularne, ale autentyczne, prorodzinne działania. Bo jeżeli pan powiedział 20 miliardów, teraz czwarty dług w tym roku był 6 miliardów już zaciągnięty, a jeszcze były 3, czyli łącznie 20 miliardów w tym roku. No to takie płacenie 500 plus, kiedy wszyscy potem będą musieli zapłacić, to są pozorowane. Mówię warunkowo, jeżeli to są pozorowane, nie. Tu pieniądz wypracowany rękoma tych ludzi w dużej mierze musi zostawać tu. I wtedy będą pieniądze, pieniądze idą za własnością. No kochani, komuna nas ograbiła. No komuna tak nas ograbiła, że każdy zakład nie był Związku Radzieckiego, tylko właścicielem był budżet Polski. A trzecia RP żyje z wyprzedaży za napiwki tych ogromnych zakładów, które zbudowali
Niektórzy nasi pradziadowie jeszcze przed wojną, bo cukrownia w Sokołowie Podlaskim była przed wojną, a dziś już jest rozgruzowana. Więc druga rzecz, niech Państwo wezmą tą gminę pod Bełkatowem, Kleczków, tam gdzie jest... Kleszczów, gdzie jest kopalnia, najbogatsza gmina. Tam nikt w tej gminie nie ma problemu ze specjalistą. Tam się nie czeka latami, miesiącami, tam się nawet tygodniami nie czeka. Jest każdy specjalista, całe ściany szklane w szkołach. No dlaczego? Skoro właściciel jest polski, w dużej mierze ten pieniądz tu zostaje. No i tutaj trzeba o własności też porozmawiać, o własności. Tak, drodzy Państwo, już kolega mój pojechał, całe życie wszystkie szkoły w Niemczech kończył. Zwrócił do Polski, próbuje rozkręcać biznes w Polsce, kłody mu takie urzędy rzucają pod nogi. Ale w Niemczech nie znajdziecie Państwo żadnej sieci supermarketu niemieckiego. Jest Netto, jest Lidl, jest Kaufland, jest Aldi Süd, Aldi, Saturn, Praktiker, Mediamarkt. Tak jak u nas. Ja się zgadzam, ja nie mam pretensji do Niemiec, że nas drenują Francuzi, Anglicy. Ale mam pretensje do tych władz w Polsce w 80-tych latach, bo to już się za towarzysza Rakowskiego zaczęło, i 90-tych lat, że oni żyjąc z naszych podatków, tak zrobili przemiany, że tamci są w dużej mierze beneficjentami i naszego kapitału, i naszej pracy. No, wiele osób mi mówi, panie Andrzeju, no pana tak słucham, no pójdzie na tego prezydenta. No kochani, nie chcę, ale muszę. Będę musiał za 12 lat startować i wygrać, ale wtedy będę potrzebował mądrych ludzi. Ja sobie pozwolę sam zadać pytanie. Tutaj mamy, prawda, tendencję, ustawa aborcyjna, spadek i bardzo słusznie jest to pokazane. Natomiast w ostatnich miesiącach wypłynęły w internecie, już prasa też o tym mówi, prawda, te nagrania organizacji proaborcyjnej amerykańskiej Planned Parenthood, gdzie okazało się, że po prostu te, no trudno o tym mówić, ale tak jest, tak, że narządy tych dzieci abortowanych i inne rzeczy są po prostu przedmiotem handlu. Czyli krótko mówiąc, jest to bardzo, to nie jest tak, że ktoś jest antynatalistyczny i prawda, tutaj promuje aborcję, czyli prawdopodobnie są to lobby, które stoją za określone, są określone siły, które powodują, że ci politycy, czy ta lewica są po prostu opłacani poprzez te lobby. Jeśli coś wiadomo na temat kulis, czy na temat, bo to wpisuje się w politykę antypopulistyczną, którą tutaj, antypopulacyjną, przepraszam, którą tu omawiamy, więc chętnie bym też usłyszał. Kochani, tego się nie bada, bo to są całe przemysły, setki milionów dolarów, to jest cała bandytka i gangsterka, to są cali ludzie, na przykład bez dokumentów, czy imigranci, czy gdzieś niby zabici na frontach, dorośli ludzie, którzy idą od razu na narządy, nerka, nie nerka i tak dalej. Co dopiero mówić o dzieciach, których rodzice w ogóle się nie będą interesować, więc były sprawy na przykład kosmetyków robionych z komórek, tych nawet prenatalnych, czy no, narządy dziecko ma jeszcze malutkie, nierozwinięte, więc kwestia tutaj transplantacji jest w obrębie dzieci. Tego się nie bada, rzecz jasna, bo w to są zaangażowane i powiedzmy no, całe grupy przestępcze, ale też środowisko medyczne. No, zwykły chłopek, roztropek nie pobierze w taki sposób tego wszystkiego, nie przechowa i nie przetransportuje, żeby znów w jakiejś klinice ktoś bogaty za ileś tysięcy dolarów mógł sobie zrobić taką kurację, taką. Więc to, że się tego nie bada, no, jest kolejnym pośrednim argumentem, że w to są również gremia różnych oficjalnych służb zaangażowane. W Syrii teraz się pobiera organy masowo, kiedyś w Kosowie był mały człowiek, który szefem takiej bandy został prezydentem Kosowa. Halo? Do góry. Teraz mnie pan wysłucha. Ja taką refleksję chciałem jeszcze skierować do pana. Ciekawy jestem, czy pan podobnie to odczuwa. Otóż widzę wielką niespójność w polityce prorodzinnej obecnej ekipy, która jest u władzy, ponieważ z jednej strony wprowadza się program 500+, a z drugiej strony nie załatwia się, co się obiecało wcześniej, problemu kredytów frankowych. Przypomnę, że jest w te kredyty, które są tak naprawdę instrumentami pochodnymi spekulacyjnymi, jest umoczone do około 700 tysięcy polskich rodzin, które chciały po prostu normalnie się rozwijać, mieć dzieci, potomstwo.
Więc nie wiem, jak można mówić w ogóle o jakiejkolwiek polityce prorodzinnej, nie załatwiając tego problemu. Tym bardziej, że się to obiecało. To po pierwsze, po drugie, jedną z pierwszych ustaw, jaką podpisał prezydent Duda, była ustawa wprowadzająca obowiązek szczepienia HPV dla dziewczynek kilkunastoletnich. To jest po prostu polityka depopulacyjna. Dlatego, że to jest szczepionka, która jest w atmosferze afer i skandali wycofywana na całym świecie, ponieważ wiadomo, że ma nie tylko bardzo negatywne skutki, tak zwane NOPy, te niepożądane odczyny poszczepienne, które z reguły dotykają zdrowych i wysportowanych dziewczyn, żeby było ciekawiej, ale powoduje też bezpłodność. I prezydent Duda, jedną z pierwszych ustaw, jakie podpisał, to jest ustawa wprowadzająca obowiązek szczepienia tą szczepionką. I jesteśmy chyba jedynym krajem w Europie, który taki obowiązek wprowadził. Także te dwa elementy, jeden na poziomie takim biologicznym, pewnej walki, nie wiem na ile świadomej, bo dla mnie jest wielką zagadką, na ile świadomie prezydent podpisuje taki akt. Zresztą sprawa jest dość głośna, bo w internecie są filmy na temat, jest telewizja publiczna, ministra zrobiła film na temat tej szczepionki, bardzo bulwersujący. Także bardzo jestem ciekaw, bo dla mnie to wszystko jest niespójne, tylko dla mnie wielką zagadką jest, z czego ta niespójność wynika. Czy to jest działalność lobby farmaceutycznych, lobby finansowych i brak świadomości rządzących, kompletny, czy to jest, nie wiem, czy na zasadzie... Wszystko pod rogu. Tylko te proporcje są różne na różnych szczeblach. Na tym niższym szczeblu bardziej to jest ignorancja, niekompetencja, a na wyższym szczeblu jest bardziej jakieś sterowanie, jakaś wizja, gdzie się wpływa. No dodajmy, że prezydent Duda podpisał, z tego co wiem, tą ustawę w spadku PO, bo ona była przygotowana w kancelarii poprzedniego prezydenta. Nie no, bo już nie zdążył Bronisław Komorowski podpisać, i on ją rzutem na taśmę przejął i podpisał, ale de facto podpis jest prezydenta Dudy. Kochani, w tym roku Najwyższa Izba Kontroli, znaczy to już będzie rok ten, w 2015 roku, wydała raport o polityce prorodzinnej, to jest na stronie NIK-u, nik.gov.pl, gdzie pokazuje, to jeszcze dotyczy poprzednich rządów, że przez lata polityka prorodzinna miała takie powyrywane strzępy, elementy, gdzie nie było całej wizji. Boję się, że to cały czas jest aktualne. Druga rzecz, ja powiedziałem, to, żeby się dobro działo pod względem i gospodarczym, i kredytów frankowych, i demografii, i szkolnictwa, i szpitalnictwa, to jest wszystko powiązane, kibicuję każdemu rządowi polskiemu, żeby jak najwięcej dobra tu było. Natomiast to nie zwalnia nas, to już nic my nie róbmy, nie twórzmy czegoś, co się temu przygląda, życzliwie się przygląda, ale krytycznie i ostrożnie, bo myśmy już za dużo razy w ciągu ostatnich, powiedzmy, plus minus 30 lat byli zawiedzeni, żeby teraz bezkrytycznie powiedzieć, nie no, teraz to już przez lata będzie dobrze, bo jak się okaże źle, to nie teraz, organizujmy się, my już, kochani, wtedy musimy być. To jest idea również tych spotkań. To jest idea tego miesięcznika Polityka Polska. To jest idea środowiska jedności narodu, tej nowej struktury politycznej, która powstaje, która nie chce być partią wodzowską, pismem wodzowskim, tylko głos, dyskusja i merytoryka, argumenty. I argumenty. Tutaj ja się obawiam jednak niezbyt optymistycznego scenariusza. Dlaczego? Dlatego, że ja nie wierzę, mówię całkowicie prywatne zdanie, żeby na tym szczeblu premier, prezydent, wiedząc jak my jesteśmy uwikłani głównie od zachodu, a nie od żadnego wschodu, tam czapę na nas trzymają przy różni baksterzy, lichwiarze i tak dalej, amerykańsko-niemieccy czy niemiecko-amerykańsko, żeby już tutaj... Żydowscy, krótko mówiąc. No otóż, nie chcę upraszczać, bo są Żydzi sefardyjscy, nie sefardyjscy i tak dalej. Ja mówię ogólnie lichwiarze. I teraz, moi drodzy, nie wierzę, żeby oni przegapili w 2015 roku taki czas, że dochodzą do władzy znani im przecież już od wielu lat i będą robotę robić dla Polski, a przeciwko nim. Ja mówię o długodystansowym działaniu, nie pojedynczych jakichś propagandowych. Obym ja się mylił. I mówię życzliwie, kibicuję, ale to nie zwalnia nas, żebyśmy się, kochani, i szkolili, i organizowali. Przypomnę, że w działaniach demograficznych, mówię o wierchuszce Prawa i Sprawiedliwości, w ciągu ostatnich 10 lat kilka razy bardzo nieapetycznie się zachowali. Głosowanie
przeciwko życiu, to jeszcze jak była koalicja z samoobroną z LPR-em. Głosowanie przeciwko Becikowemu 1000 zł poprzednich jest jeszcze kilka lat temu. Więc ja nie to, czy ja kogoś lubię, czy nie lubię. Ja mogę lubić tego polityka, nie lubić. Niech zaczną przemawiać do nas, nie propaganda. Komunna prawica, lewica i tak dalej. Hasła sobie tak rzucamy. Fakty. Po owocach ich poznacie. Po owocach ich poznacie. I ja mam argumenty, żeby mieć uzasadnione wątpliwości, czy to będzie spójna polityka prorodzinna. Oby taka była, bo to nie rządzą dwie, trzy osoby. Tam są pewne osoby, środowiska, czy w Sejmie, czy gdzieś, przez które należy próbować lobbować. Jeżeli to zawiedzie, no to kochani, pytanie, czy za 4 lata, już nie za 3,5 roku, naród polski będzie miał profesjonalną alternatywę. Czy też nie będzie miał? Czy na wydmuszki medialne będzie musiał głosować? Jest pytanie jeszcze. A elita się sama nie weźmie. To trzeba latami budować. Tadeusz Żoliborza. Panie redaktorze, tak poniekąd pytanie, właściwie może i odpowiedź, bo temat jest zapaść demograficzna czy wojna demograficzna. Oczywiście rozumiem, że zapaść demograficzna spowodowana tą niewypowiedzianą wojną wobec nas, przeciwko nam. Ale myślę też tak, jednak śmiałam się stanąć w obronie nieobecnego już posła, w tym sensie, że w żadnym razie światowe, bo to na pewno płyną potężne nurty, które przenikają i przez nas. Może my mamy Polacy jakąś wyjątkowo słabą orientację w tym, jakie to nurty przepływają, prawda? Ktoś pilnuje, żebyśmy mieli słabą orientację. No tak, ale my chyba jakoś celujemy w tej takiej nawet łatwowierności i naiwności. To myślę, że wiedząc o tym, jak to wygląda w świecie, to myślę, że to nie może usprawiedliwiać naszej bezczynności. Bo ten głos bez urazy tutaj szanownych też współtworzących to spotkanie gości, osób, ten ton, jakoby nasza odpowiedzialność kończyła się wraz z tym aktem wyborczym, że ja, wolny Polak, suweren, owszem, wybrałem prezydenta, wybrałem parlament, który powołał nowy rząd i to jest koniec. Ja nawet oczekuję, bo tego mi brakuje. U pana może też nawet, panie redaktorze, ale przede wszystkim w sferach rządowych, żeby powiedziano Polakom, że nas wszystkich czeka tytaniczny wprost wysiłek, nas wszystkich. I wszyscy muszą być do tego zaproszeni, zachęcani, a może i ponaglani, bo rozwój nawet do 4% rocznie przy osiągniętym już stopniu bogactwa, bo jest osiągnięty stopień bogactwa na poziomie około 20 tysięcy dolarów, to będzie rozwój pełzający. A nam potrzeba, co jest oczywiście niemożliwe, z różnych względów, już teraz nie będę o tym mówił, ale to jest wiedza potoczna. Nam byłby potrzebny rozwój na poziomie takim, jak Niemcy mieli w latach 60., to jest 10% rocznie. Japonia w latach 70., Chiny w latach 90., które pozwalają podwoić bogactwo w ciągu 10 lat i stworzyć jakby impulsy trwałego rozwoju na nowym poziomie. To jest niemożliwe wobec choćby nie tylko, że nieprzyjaznego otoczenia, ale wobec tego, że trwamy już w permanentnym kryzysie, świat ten zglobalizowany trwa i będzie trwał prawdopodobnie przez wiele, wiele pokoleń. To tak, proszę tylko odnieść się do tego, co powiedziałem. Dziękuję. Tak, dziękuję. No, nikt tu nie twierdzi, że my mamy go wybrać prezydenta, parlament. Myślę, że akurat te osoby, które poświęciły te 3 godziny, bo to trzeba mówić o 3 godzinach, dojechać, odjechać i Państwo tutaj jesteście, to właśnie, że my nie chcemy się zatrzymać, my chcemy patrzeć na władzę, chcemy patrzeć co posłowie, co prelegenci, co możemy zrobić, rozwiązania. To, że ludzie średnio statystycznie, czy w większości są im zniechęceni, machają, panie Polak, Żyd czy Niemiec, aby tam była praca, aby był chleb i tak, to też oni do tego zostali doprowadzeni. Dlatego ja mówię, dziś Polsce potrzeba jeden zresztą z numerów listopadowy polityki polskiej. Gdzie są polskie elity? Temat numeru był. I pusta sala kolegium Majus z UJ-u.
puste krzesła. Dziś potrzeba tych elit, to nie jest kwestia tylko Katynia i ujotu, że Niemcy i Radzianie nam fizycznie wymordowali ileś tysięcy i ileś tysięcy zostało po wojnie za granicą, ale również kwestia matryc, całego procesu kształcenia od domu. W domu nie ma, kochani, w domu się dzisiaj nie uczy podstawowego savoir vivre, słownictwa, gestów, zachowania, w tym towarzystwie tak, w tym tak. Kiedyś człowiek, który się wypowiadał tak, nie miał wejścia do pewnych kręgów. Dziś najwyższe kręgi używają wulgaryzmów, chamstwa, łajdactwa, prostactwa, gangsterki i są autorytetami. Więc to jest naprawdę, na każdym odcinku trzeba tę Polskę odbudowywać. Jak dotrzeć do ludzi, poderwać masy? Musi być elita, nie wiem, 1000, 5000 osób, którzy wiedzą, o co chodzi, którzy się zaangażują czasowo w wysiłek, podejmą ryzyko. Niektórzy poszli do piachu, Filip Adwent i znaczna część jego rodziny. Ja już nie będę mówił o wielu innych czy współczesnych. O tym już czarny kawał, jak to seryjny samobójca grasuje po Polsce. To są dramaty, wszystko jest nierozliczone. No państwo sobie wyobrażacie, że w takim państwie prawie 40-milionowym, tylu inżynierów, ponad 1000 lat historii, tej takiej znanej, ginie komendant główny policji, mija kilkanaście lat i nie ma sprawcy? No o czym my tu mówimy? I co ten rząd, wszystko się zmienia, a strategicznie się nic nie zmienia. No to zmienia się, czy tego lekarza aresztować, czy tego wójta wykopać, powiedzmy, no już tak trywializuje. No i tutaj my jesteśmy manipulowani. I teraz człowiek, który jest skazany na sukces, to pierwsze, uświadamia sobie to. Zostawia, poznaje mechanizm manipulowania, na czym to? Niezależne źródło od oficjalnego mediów. Jakie są? Tylko internet na razie, na masową skalę. Tam są różne rzeczy, ale właśnie są różne rzeczy. Umieć wybierać, umieć tam wpuszczać, nawet amatorskie jakieś filmiki, fora odpisywać, wprowadzać. Kochani, rewolucje były zwoływane SMS-ami czy na Facebooku, czy rozruchy społeczne. Więc władza też się tego boi. Próbowali już to kneblować i nie udaje się. Na razie tylko wiedzą, kto z jakiego IP co robi, no ale nie są w stanie wszystkiego blokować. Więc te spotkania są dowodem, że my w takiej mikroskali, ale próbujemy wyjść do społeczeństwa. Nie robić tylko miesięcznik, ale może w innych miastach będą organizatorzy, gdzie tych czy innych prelegentów będą brali na takie debaty. Nie, że na karteczkach prezes przyjedzie i trzech wybranych na karteczkach pytania, cenzurowanych. Ale będzie miał usta pełne demokracji, wolności. My do państwa, tu do powiatu przyjeżdżamy. Bo to jest kpina z tych ludzi. Nie bój się pytań. Prelegent ma obowiązek nie bać się pytań, nawet krytycznych. Ma obowiązek mieć argumenty na to, co mówi. No ale jak on uprawia jako propagitkę, no to rzeczywiście, a ktoś się już kapnął, że to propagitka, no to takich ludzi, nawet z małych miejscowości, my nie chcemy tworzyć struktur pionowych. Pytanie, jak zwiększyć frekwencję na takich spotkaniach? Również w tej naszej dyskusji, pewnej burzy mózgu, a może jakieś nowe formy przybrać, to jest zadanie dla nas. No, jak zrobić, żeby tu 20, 30, 40-latkowie byli na tych naszych debatach? No to jest. Drugie życie na początku powiedziałem. Jest pytanie kolejne. Ja nie mam pytania. Proszę Państwa, wielość, liczebność narodu jest fundamentem sił. Jeżeli nie będzie wielości narodu, naszych synów, dzieci, wnuków, to oczywiście nie będzie naród polski silny. Bo każdy 1%, który się zaangażuje z tych 30, 35 czy 40 milionów, to będzie stanowił fundament naszej polityki. Więc ja głównie chciałem zabrać głos, żeby się sprzeciwić używaniu sformułowania spiskowa teoria dziejów. To nie jest teoria. To jest spiskowa praktyka dziejów. No, a nawet nie spiskowa, tylko realna. Realna. Bo oni się realnie, spiskowa, niejawna, tak, tajna. Kiedyś w moim życiu byłem redaktorem gazety Ojczyzna, więc tam się już tekst ukazywał. Jeśli chodzi o prezydenta Johna Kennedy'ego, to były główne trzy powody, dla których on został zastrzelony. Po pierwsze, powiedział nie bomby atomowej dla Izraela. To był pierwszy jego grzech. Drugi grzech był nie dla dolara, bo jest to prywatna, nie amerykańska waluta.
miał na myśli tę gwiazdkę sześcioramienną, którą tworzy 13 gwiazdek pięcioramiennych, żeby przyjrzeć się jednodolarowemu banknotowi. I po trzecie powiedział, nie dla Fedu. Musimy powołać nasz bank amerykański i wydawać nasz amerykański zielony dolar. No i przypadkowo tak się to stało, że parę miesięcy później już nie żył. A te dolary, bo one wyszły, od razu wycofano z tego. Tak, już były wydrukowane. Srebrne, stanowiły srebrne jednodolarowe. Dziękuję bardzo. No i kilka lat potem za Cartera całkowicie od parytetu złota już. Czy jeszcze pytania? W temacie demografii, jak ja to już będziemy podsumować. Dziękuję bardzo. Bardzo żywiała dyskusja. Proszę Państwa, nie sposób podsumować. Ja może powiem tylko tak, że demografia jest wprawdzie nauką, ale ludzka świadomość zagrożeń, ludzka nadzieja, lepsze jutro, ludzka solidarność, że mimo tych wszystkich przeciwności jednak powinniśmy się przeciwstawiać, może poważnie te wszystkie tendencje odwrócić. Proszę Państwa, organizm zdrowy to nie ten, który nie choruje, tylko ten, który umiejętnie zwalcza zagrożenia, wirusy, zarazki. My musimy tą odporność jako naród w sobie wykształcić. Podstawą jest świadomość i myśl. My tą świadomość staramy się pogłębiać, myśl staramy się rozwijać. Serdecznie dziękuję prelegentom, panu redaktorowi Wronce. Dziękujemy bardzo i jeszcze tylko krótkie ogłoszenia. Nasze środowisko oprócz miesięcznika wydaje również dwa razy w miesiącu będą ukazywały się książki, które są dorobkiem naszych kolegów. Pierwsza to jest Józef Kamycki, Filary Państwowości Naszej, Realny Plan Podniesienia Kapitału Strukturalnego i Finansowego Gospodarki Polskiej. Tekst, mimo że ekonomiczny, napisany bardzo przystępnie i bardzo potrzebny. Tutaj poseł nie odpowiedział na jedno z pytań, zupełnie fundamentalnych, a myślę, że lektura tej książki znacznie by mu pomogła. Drugi egzemplarz, bardzo gruby, naszego kolegi również redakcyjnego, doktora Andrzeja Zapołowskiego, Bezpieczeństwo Polski w geopolitycznej grze Zachodu z Rosją. Praca bardzo fundamentalna, dorobek jego ostatnich dwóch lat pracy. Jakby gorąco zachęcam Państwa, są również i do kupienia na naszych spotkaniach i zamawiania pocztą. Serdecznie dziękujemy Państwu. Przepraszam, jeszcze tylko ogłoszenie. Następne spotkanie 8 marca, zbieżność przypadkowa. Nie procesy. Pan poseł Dariusz Grabowski i redaktor Stanisław Michalkiewicz, jaki program dla Polski. A w najbliższy czwartek, za dwa dni, w domu Polonii na Krakowskim Przedmieściu mamy debatę otwartą. Repatriacja Polaków ze wschodu. Chodzi o ten daleki wschód, proszę Państwa. Mamy poważny grzech zaniechania. Nasi rodacy, którzy zostali przymusowo wysiedleni na wschód, bo nie mogli wrócić po rewolucji październikowej, po II wojnie światowej. Różnie się tam określa, ale nawet na kilkaset tysięcy. Niestety jako państwo, poszczególne rządy, my nie stawiliśmy na wysokości zadania. W tej chwili jest nowy program, który prowadzi pani Anna Maria Anders, córka generała Andersa. Ona właśnie będzie jedną z prelegentek. Drugi Jakub Płażyński, syn marszałka Płażyńskiego, który zginął w Katyniu. I Marian Przeździecki, nasz kolega, były ambasador w Uzbekistanie, który ma również bardzo takie praktyczne spojrzenie na problem repatriacji Polaków z Dalekiego Wschodu. To przypominam, w najbliższy czwartek w Domu Polonii o godzinie 18. Serdecznie Państwu dziękujemy. Dziękujemy prelegentowi.